Młodość to jest tak sprytnie zaprojektowany model, którego niedostatki ujawniają się dopiero na starość. Nowy model umożliwia jakby przykładanie go do różnych struktur rzeczywistości i sprawdzanie czy artysta powinien być pracowity, wytrwały, skromny, jak musi, może być zdolny. A jak już jest tak jeszcze bardziej kumaty, to może rozmawiać z kosmosem. Natomiast w przypadku odkrywcy jest na odwrót, to kosmos rozmawia z kimś. Przecież nie możesz wstać i powiedzieć, ale chyba sobie coś dziś odkryję. Przypadek nic nie robi, tylko człowiek może dorosnąć do przypadku. Ćwiczyć to jest pokonywać siebie, no bo nie, nie kogoś, nie, nie, nie cudzy umysł. Co to jest Polska? To jest kraj remisujących się ludzi. Jak tu pojawi się geniusz, to od razu drugi człowiek będzie udawaniał, że ten nie jest geniusz, genialnie to robiąc. Piękno to jest jedyna twarz Boga, która, którą jesteśmy w stanie zobaczyć. Wynalazca, architekt, odkrywca. Scenograf, doktor sztuk pięknych, artysta, ilustrator, grafik, rysownik m.in. dla New York Timesa, Washington Post, Rzeczpospolitej, autor czterech książek nagrodzony m.in. odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, medalem 75-lecia misji Jana Karskiego i nagrodą Lecha Kaczyńskiego. Przed Wami Janusz Kapusta. Witam. Dzień dobry, Januszu. Witam cię serdecznie w podcaście. Bardzo jest mi miło, że zgodziłeś się na tę rozmowę i serdecznie ci dziękuję, że gościsz mnie i nas wszystkich w swojej pracowni. Witam wszystkich w takim razie. Dobrze. Słuchaj, kiedyś powiedziałeś, że można przypadkowo zostać albo stać się bogatym, ale nie mądrym. Jestem honorowym członkiem Polish American Business Club w Nowym Jorku i, no i tam bardzo dużo bogatych milionerów było. Mnie zaprosili jako takiego trochę wtedy dość często występującego na łamach New York Timesa, czyli najbardziej wpływowej gazety na świecie. W związku z tym moje akcje były dość wysokie, a akcje jak wiadomo to też można przeliczać i tak się zorientowali, że zaprosili mnie, żebym został honorowym członkiem. Nie musiałem płacić składek, a uczestniczyłem w ich radościach. I bardzo jakby cenili moj, moją rozwagę, czy inny rodzaj myślenia I, i było bardzo przyjemnie, ale czasami wiadomo, że mieli poczucie, że te pieniądze jednak mają znaczenie. I, no i stąd wymyśliłem, że y, przypadkowo, żeby troszkę y, mówię przypadkowo, można zostać bogatym, ale nie mądrym. Ja po prostu w co innego inwestuję. jeszcze mogę być bom, bogatym, aby mądrym już za późno. Mm -hmm, dobrze, a powiedz mi w takim razie, czy można przypadkowo stać się kreatywnym? każdy człowiek jest kreatywny i wcale nie musi potrzebować na to przypadku. To są dwie rzeczy, bo kreatywny i przypadek. Przypadek, jak sama nazwa wskazuje, jest przypadkowy, czyli ciężko kombinować, czy jak to upanować nad przypadkiem, skoro to jest jakby w naturze swojej jakby niedostępne. Ale istnieje jakby fenomen, że znaczy przypadkowo może się coś wydarzyć, ale już potem nie przypadkowo to my myślimy. Czyli Przypadek jest jakby prowokacją, kiedyś tam właśnie też w takich spośród tych zdań, które piszę od 20 lat Rzeczpospolitej. Te, też napisałem, że przypadek to jest ostatnia możliwość Pana Boga, żeby wydarzyło się to, o co mu chodzi. Taki esej napisałem na temat przypadków, zastanawiając się, czymże on jest, albo jak niezwykłe rzeczy może kombinować. Czyli ja nawet mówię, że Kejdron, czy kształt, który odkryłem, przytrafił mi się przypadkiem, no bo nałożyło się ileś rzeczy, które nie zaświadczały o tym, ale potem, jak już się wydarzył, no to ja z całym umysłem byłem w stanie to zauważyć i postrzec. Czyli to, co mówię, no rozla się tam komuś w przeszłości odkrył coś. No ale to trzeba być przygotowanym i jakby być świadomym, że przypadek ma swoisty sens. Ja od początku, jak byłem na historii filozofii, po architekturze, to no wiadomo, co to jest przypadek. Znaczy... Albo opatrzność, prawda? Rzeczy są albo przypadkowe, albo ktoś nad nimi czuwa. No i to jest 50-50. Jeden wie, że tak, drugi tak. W związku z tym ja świadom takiej normalnie logicznej odpowiedzialności powiedziałem, ponieważ jest to i tak, i tak może być, no to ja wybieram, że jest nieprzypadkowe w moim życiu. Nie nie w cudzym. Każdy co może przypadkowo żyć. Natomiast ja powiedziałam, w takim razie, przyjmuję, zakładam, tak jak trochę włażej Pascal ze swoim zakładem gdzie tłumaczył że lepiej wierzyć w Pana Boga niż nie wierzyć bo się lepiej opłaca rachunek prawdopodobieństwa mówi, że męczysz się z Panem Bogiem przez te swoje 50, 70, 90 lat ale potem naprzeciw tego jest wieczność, to jak tu w ogóle kombinować a nawet jak się nie uda ci, to i tak zostajesz uczciwym, miłym człowiekiem, no bo pełnym optymizmu, że jest życie pozagrobowe Czy jakby bez, bez sensu nie wierzyć. Ja podobne coś założyłem z przypadkiem, czyli że rzeczy się wydarzają, no bo one się wydarzają. I nie, nie są dla mnie przypadkowe. W związku z tym zacząłem zwracać od tamtej pory uwagę na wszelkie wydarzenia, jakie mi się toczą, obojętnie jakie, ale one mi się toczą i tak widocznie miało być, skoro się tak toczy. Z drugiej strony wszyscy ludzie, których spotyka, spotykam, spotykałem, byli dla mnie o wiele ważniejsi niż ja dla nich nawet. No bo ludzie na ogół, a bogate, albo znany, albo sławny, albo coś tam, albo urodziwy albo silny, albo z, o dużych znajomościach, kombinują, jak się z kim zadać. Natomiast mhm. ja tak nie kombinowałem, bo każdy człowiek był dla mnie nie, nieprzypadkowym. Po co ja go spotykam? No niby głupi, ale ja, ja się zastanawiam. On ma prawo być głupi, ale nie ja, skoro założyłem sobie takie w życiu utrudnienie. Czyli wszyscy oglądali te już symboliczne jabłka na drzewie, a tylko Newton spostrzegł je inaczej i zobaczył, że, że, te, że jabłko ma te, ten sam powód obrotu czy spadania jak księżyc. Czyli w, w tym sensie przypadek nic nie robi, tylko człowiek może dorosnąć do przypadku. Czyli mówisz o czymś takim, że Przypadek, jako pewna okazja, którą jesteśmy w stanie dostrzec. No, no tak, no, no. ten esej, który powiedziałem, jest taki, no właśnie jak mówię, por, portal deliberatio.eu. Ja tam nawet robię rysunki, por, portrety y, tym, którzy piszą, a tam świetni, mądrzy ludzie, i, i w związku z tym sam napisałem o tym przypadku jako część wprowadzającą do trochę opowieści o tym swoim życiu, które się rozsypało, jak miałem 20 lat, ale no, zacząłem się zastanawiać dlaczego, i jakby przygotowywać się do, jakby do takiej rekonstrukcji, która cały czas się toczy, pomimo 50 lat, które od tamtego czasu żyję, przyglądając się, jakby będąc gotowy i otwarty na świat, jaki jest z całym myśleniem. No, bo ta Twoja droga od liceum plastycznego, potem politechnika i architektura. No, a na koniec jeszcze Akademia Teologii Katolickiej. To tak, tak historia filozofii na, na hmm. Akademii to jest obecnie hmm. Uniwersytet Wyszyńskiego, Kardynała Wyszyńskiego, ale wtedy to, bo to był koniec lat 70., jak ja tam się wydarzyłem, to to był genialny, taki jeden z najpiękniejszych okresów w moim życiu. Tak jak pobyt w Bieszczadach chodzi, bo to jest też dla mnie takie kluczowe spotkania z. Z, z kosmosem na ziemi. Znaczy, I to też było, ja jeździłem rowerem na zajęcia, czyli w, w tłoku w Galimatiasie przez parki gdzieś i lądowałem nagle w ciszy z Platonem, z Arystotelesem, z tym bo to świat dupcył zupełnie o czym innym, a, a tam nagle człowiek stawał i rozmawiał z tymi mądrymi ludźmi. Także yy, że to, by, to był wzruszający moment. Można powiedzieć, że w tobie tkwi kilka osób? Well, no, to, no, no, na pewno tkwi, no bo byłem małymi mamami, mówi, że, że kupę robiłem, teraz nie robię. Czyli nie, nie żartując, ale no, oczywiście, że jesteśmy różni, to, ale przy, przy czym właśnie dziś nawet rozmawiałem z z Basią Długosz, dwa tygodnie czy trzy tygodnie tam zmarł mój przyjaciel Leszek Długosz, poeta, jeden z najwybitniejszych, jaki tu mieliśmy i nagle świat jakby zubożał. Znaczy, że i jest wa ważne z takimi ludźmi się zadawać, no bo oni, oni prowokują ciebie do, do tych wyborów jakby takiej... I powagi, i sensu, i, po, i poszukiwań, jakby y, określenia, kim jesteśmy. Ale to jakby w tym sensie, że, że ona, która ma w tej chwili 90 lat, powiedziała, ciągle jestem, znaczy, jesteśmy młodzi inaczej. Ale bo to jest, to jest jakby wstrząsające, jak, jak ja sam nawet doświadczam, że mi się wydawało, jak miałem, nie wiem, tam 17-18 lat, że naj, najstarszy wiek, do którego jeszcze życie ma jakikolwiek sens, to jest 28 lat. No jest, żyję, jestem zdumiony, że można być młody. Ja czasami mówię, że jeszcze się nie zacząłem, co jest jakby szaleństwem, ale wiem, co mówię. To znaczy, że, że jest, jest we mnie pewien pokład, który, który się jakby odkrywa i ujawnia i i jakby mam poczucie, że gdzieś uporządkuje siebie, czyli te swoje niepokoje, swoje, swoje dramaty, bo mówię mi się świat rozsypał, to jest jakby, powtarzam, jak miałem 20 lat i przeżyłem taki rodzaj depresji. W szkole podstawowej miałem piątkę z tego, że jest Pan Bóg i piątkę z tego, że Pana Boga nie ma. W związku z tym miałem piątki, no, czyli znałem argumentację każdej ze stron i nie rozumiałem jak można nie mieć piątką. czy chodził na zajęcia nauczyciel coś mówił, a potem się pytał co mówiłem, trzeba mu było odpowiedzieć co mówił mówił o piątka, ja nie rozumiałem jak można nie dostać piątki, ale dopiero jak wylądowałem na studia i po raz pierwszy zacząłem myśleć na własny rachunek, to powiedziałem coś tu się nie zgadza i przeżyłem rzeczywiście taki swoisty rodzaj depresji, jak żeby nie kombinować tu, no i ale jak wróciłem do normalności to powiedziałem co mi się przytrafiło nie znalazłem odpowiedzi na nurtu mnie pytania, ani w teraźniejszości. rozmawiając z ludźmi, z przyjaciółmi mądrymi do, dookoła i, i, i również czytałem książki czy rozmawiałem z przeszłością i nie znalazłem odpowiedzi. czyli Jedyną nadzieją zostawała przyszłość. I tak jak pamięć jest odpowiedzialna za przeszłość, zmysły, czyli widzę, słyszę, można się dotknąć tylko teraz, tak powiedziałem, co jest odpowiedzialne za przyszłość. Ja nazwałem to wyobraźnią i powiedziałem, że będę to rozwijał. I stąd, czy przypadkowo, czy nieprzypadkowo, nagle postanowiłem ćwiczyć. I sam wymyśliłem swoje pompki, swoje ćwiczenia, żeby ćwiczyć nad wyobraźnią. Wtedy sformułowałem to, że moje życie nie jest przypadkowe, ale to nie chodziło o to, żeby że nagle mi dupnęło i jakby, że po, poczułem się wyjątkowy, tylko sam przyjąłem z natury, żeby uważniej się przyglądać, no bo. Nie miałem świata, czyli zawiesiłem wszystko, nie wiedziałem czy jest Pan Bóg, czy go nie ma, ale od tej pory wszystko starałem się rozumieć albo poznawać, może, rozumieć jest bardziej skomplikowany i wyższy poznawać. poziom tego wszystkiego, ale... Przynajmniej wiedzieć o co chodzi, I, i ciągle przez te kilkadziesiąt lat prowadziłem notatki, których się nazbierało dziesiątki tysięcy stron. Bo ja na, na kartkach to zapisywałem, czerysowałem. I to jest jakby taki ten moment, w którym zabieram się do siebie, no bo tam jest niezwykłe rzeczy. Tak, słucham i ciągle się powtarzają ci ludzie. Mówisz o tym, jak ważni są ludzie. Nawet się mówi, że pokaż mi, z kim się tam zadajesz, a powiem ci kim jesteś, albo kim będziesz, nie? No to, to jest jedyne, co my mamy tak na poważnie, no bo nawet, ja mówię, jeżeli człowiek by był sam w najpiękniejszym miejscu i nie miałby do nikogo, do kogokolwiek powiedzieć, że przeżywa piękno, to by się znużył po jednym dniu. Drugi człowiek jest jakby no, powodem sensu, no bo jeden człowiek to tak jak Pan Bóg, no, widocznie można się znudzić ze sobą i wtedy stworzył nas, żeby jakoś się zabawiać z nami. ale żartując. Natomiast czyli to, że jed, jeden jest po nic. No to jakby samo wynika i to nie ma znaczenia, czy ktoś ma inklinację do pewnych samotności. To jest jakby nie ma znaczenia. Ma do samotności, żeby coś innym opowiedzieć. I w związku z tym ja przez całe życie zabiegałem o mądrych ludzi. Przyjaźniłem się z naszą Koftą, jak Lech Majewski, taki reżyser filmowy. To poznałem go, jak on miał 29 lat. Poznaliśmy się u Elżbiety Czyżewskiej w Nowym Jorku. I, I potem ja po, po 2011 roku czy 2012 lek dostawał nagrodę Kaczyńskiego. No i poproszono mnie, żebym parę słów powiedział na jego temat, jako przyjaciel. Ja zanim, mówię, zanim zacznę, powiem Państwu, jak łatwo zostać przyjacielem ważnego człowieka. Trzeba go poznać, kiedy jest nieznany i przypinować, żeby się po nie zagubił. No i już masz ważnego przyjaciela. Żeby to nie było gołosłowne, to również poznałem Michała Lorenza, jednego z najwybitniejszych kompozytorów muzyki, i filmowej, ale i, i poważnej, kiedy on miał 19 lat. Spotkaliśmy się gdzieś, w ogóle grał na gitarze jeszcze ja nie mu w głowie było, była powaga no bo jak, jak można. Także ale to, to w ogóle przeżyłem to wcześniej, kiedy przeczytałem, że w jednym pokoju na uniwer w uniwersytecie, bodajże chyba w warszawskim, w jednym pokoju mieszkali Witkacy, Malinowski i Chwistek trzech młodych gówniarzy, którzy pewnie aspirowali no jak w tym wieku, jak każdy z nas. Przecież to nic nie zna, ani ten nie był witkacom, ani ten nie był Malinowskim, ani ten nie był chwiskiem. tylko tak sobie zadali trud pewnej jakby wspólnej przyglądania się i poszerzania siebie, że no zaowocowało to, że trzech genialnych ludzi yy, yy, wzbogaciliśmy wszyscy takich ludzi. Czyli kluczowi są ludzie, bo jakby jak aspirujesz, żeby oni, żeby z nimi być w przyjaźni, no to musisz doganiać czy aspirować, nawet że. że nie odstawać. Że nie odstawać albo nawet zaskakiwać, czasami opowiadać coś, co ich oczywiście będzie interesowało, bo to nie, nie polega, że to jest jednostronne zakochanie. Na przyjaźń trzeba ostro pracować, z, mhm. z wzajemnością, mhm. bo przyjaźń to jest jakby obopólne interes, tak, Wspólna inwestycja. To, jest, inwestycja, proszę? Wspólna inwestycja. No, troszkę Taka. tak. na tata, zastanawiając się nad, szczególnie jak tu wylądowałem po 38 latach i 7 miesiącach w Polsce, właśnie ta w, 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 nie, niezwykle szybko i, i głęboko postępująca polaryzacja Polski, po, mhm. podział, który i w, w Ameryce też jest, bo tam republikanie, demokry, demokraci, jakieś, no, ale tu przyjechałem i nagle okazało się, że mam przyjaciół po jednej i po drugiej stronie, no i z których mam zrezygnować. Natomiast ten z takiego nieufności w stosunku do siebie, ale on, on, on jest jakby upokarzający, trochę jest, jest no nie, niezręczny, jakby męczy, męczy to mnie jako taka zaduma nad. nad Krajem, do którego mam niezwykły szacunek, bo to jest mój kraj i że taka głupota, żebyśmy my nawzajem zabrnęli dlatego, czy jest Tusk, czy Kaczyński. No, dzieci, zastanówcie się, przecież to wszystko polega od, od was, a nie, nie na, na, Wy jesteście. Okej, okay, głosujcie, ale żeby nienawidzieć matkę, ojca, czy tam gdzie te idą podziały. W każdym razie to, to jest wstrząsający taki przypadek troszkę tajemnicy i. i rzeczy, ale jakby rozważając to nagle, jak, jak w natchnieniu powiedziałem, że przecież no nie, mo nie mogę powiedzieć, tak jak właśnie banalnie się mówi, że a te pisiory, albo a te, te, te dupki. Platfusy. Platfusy. Nie wiem, jak się mówi, ale no jakby, że w każdym bądź razie, że, że ci ludzie jakby mówią to z taką ufnością i zaufaniem do siebie, co ja nie mam. Jakby staram się wszystkich ludzi posiąść, zrozumieć, co oni mówią i dlaczego. I w związku z tym przyjąłem, tak jak kiedyś, dawno, że powiedziałem, ale zaraz, jeżeli przyjmę, że że ci ludzie są uczciwi. Zakładam, po każdej stronie, to dlaczego oni tak mówią, albo dlaczego tak widzą? Co jest powodem tego? Jakby to było olśniewające, bo mi odciążyło ten rodzaj niepokoju, z którym wylądowałem i było mi przykro. Natomiast mhm. zacząłem wsłuchiwać się, co każda ze stron mówi. Każdy ma swoje racje i swój powód, żeby był w tym miejscu. Albo tu tatuś był taki, tu mamusia, tu ktoś, tu ukochana powiedziała tak. Wiemy, co powoduje, że człowiek gdzieś kończy tak myśląc, a to takie miał serię doświadczeń w życiu i tak mu wyszło. W każdym razie, że przyjąłem, nagle poczułem, że, że można założyć, że każdy człowiek ma rację. I, no i jakby poczułem to jako takie ciekawe spostrzeżenie, ale to nie chodzi, że ja powiedziałem zdanie, tylko, że poczułem, że tak mi należy przyglądać się światu. I jakby Poszerzył mi się świat nagle nie, bez wartościowania, które na początku, no bo tu był ten, tu ten i nawzajem nie, nie mogli się spotkać ze sobą. No Absurdalne. Bo, no bo tak, no, skoro można powiedzieć, każdy człowiek żyje w tym swoim, własnym świecie, no to w swoim świecie on na pewno ma rację. No, no zgadza się i zadaj się z tymi, którzy mu potwierdzają to. Tak. Ale tu chcę powiedzieć, że ja współpracowałem z Gazetą Wyborczą i tam miałem swoje rubrykę, ale oni zaprosili mnie do takiego kwestionariusza Prusta. Kwestionariusz Prusta to były 20 pytań, które dawano różnym ludziom, żeby na te same pytania odpowiadali przez 100 lat. Ponieważ Prus ponoć był dwa razy poproszony, no to tak powiedziano i nazwano to jakby kwestionariusz Prusta. No i ja tak przeglądam i nagle tam było takie pytanie, jaki jest stan twojego umysłu? No, mhm. I ja tam odpowiedziałam, że podejrzenie, że nikt na świecie się nie myli. Czyli 20 lat temu, czy tam 18 może, napisałem w żartach pewnie, pewne zdanie, do którego dorosłem, żeby powiedzieć, że ona jest na poważnie je biorę. I, I to jest wstrząsające, jakby nowe, nowy rodzaj istnienia w świecie, w którym każdy człowiek ma swój powód i swoją rację. Czyli to, jakby ten banalny rodzaj jednego zdania, do którego dorosłem, sprawia, że, że jakby wydaje mi się, że mądrzej czy spokojniej jawi mi się świat. Ale to ciekawe, co powiedziałeś, bo mówisz, że zdanie, które powiedziałeś w żartach, tak jakby można powiedzieć, bezrefleksyjnie, tylko tak wyrzucone. A dopiero potem, tak jakby, zrozumiałeś jego wagę. Czyli, no. czyli można powiedzieć, jakoś ci zostało podsunięte. Nie no, zgadza się. Tu, tu jakby świat jest o wiele bardziej skomplikowany. Synchroniczność, mhm. którą jakby tak jak, jak Newton, no, który tak, z tego jabłka zrobił ten, to nagle wzbogacił nas o, o pojęcia, których nie rozumieliśmy, bo z, ostatnio czytałem takie, taki parę zestaw książek te, Krzysztofa Morana, matematyka, filozofa, trochę i, i on jakby tam, ponieważ go nie interesowała tylko matematyka, tylko traktował, że to jest jakby on w, w czasie socjalizmu tu mówił, że matematyka jest jedynym y, religijnym na, na poważnie zajęciem, znaczy, że metafizycznym, no bo liczb nie ma, a są o wiele ważniejsze. Tak. Wysoka bardziej abstrakcja potężne. bardzo. No, no dokładnie, czyli jakby on, pomimo, że, że był socjalizm i marksist, on mówił, że to jest metafizyka jakby promieniał różnymi tam zdaniami, ale jedno, co on powiedział i co mnie wzburzyło, że bo mówił o filozofii języka w którymś momencie i że Prowadzono takie badania gdzieś w Szwajcarii czy w Austrii, że na górale, różne, ale na górale, że, żeby opisywali góry, które w tych miejscowościach gdzieś tam widać. I oni wszystkie pamiętali, no bo to jak człowiek tam żył i po latach, to z wyjątkiem tych, które nie miały nazw. I on mówi, że jeżeli czegoś nie nazwiemy. To, no jakby to, nie istniało. To, tego, nie, tego nie widzimy. Czyli tu, to, to co mówisz, że okej, okay, zdanie, ale dopóki nie wypowiesz tego zdania, to go nie ma jeszcze w kosmosie. To nic nie wiadomo. Mhm. Ale już nawet jak to zdanie zaistniało, to ktoś, kto na innym poziomie doświadcza go i jest w stanie zobaczyć nie tylko ten żart, który na początku był dla mnie takim no, dowcipnym sposobem zareagowania. No, jak jest stan swojego umysłu? No, bo, bo wtedy też mnie dziwiło, jak, jak ludzie są mądrzy. No bo, że wymyśliłem, jak mądry spotka głupiego, to mądry wie, że spotkał głupiego, a głupi nie wie, że spotkał mądrego. No jak może się dowiedzieć, jak jest głupi do tego poziomu? Czyli to jest jakby odpowiedzialne zawsze no jeżeli ja jakby całe życie uczyłem swoje oko, żeby widziało lepiej, bo o dziwo oko też poprawia się, no każdy widzi, no i co widzi? No, tu jakby nie da się przekonać kogoś, kogo przekonać nie można, bo jest najniższym Można. Pracując i przy jego ochocie, no, wszystko do, dopowiedział. Tak, jak każdy mówi, co mi tam przez wszystko. Mówisz o tym, o tym coraz trudniejszym porozumieniu i takim dipolu, nie? takim rozdzieleniu społeczeństwa, ludzi. Ja obserwuję, że my chyba zapomnieliśmy, że możemy dyskutować, a niekoniecznie musimy się przekonać nawzajem. Co to jest Polska? To jest kraj remisujących się ludzi. Jak tu pojawi się geniusz, to od razu drugi człowiek będzie udawania, że ten nie jest geniusz, genialnie to robiąc, ale remis pozostaje, nie, nie ma synergii. Nie, na to się składa, ja, ja wiem nawet trochę co, być może, tylko to jest szkoda nawet gadać, tylko rozumiem, że, że tak póki co ma być. Jakby taki no, re, remisująca niepowaga nie trochę. Takie, taka dziecinada. Nie jesteśmy pomimo że rewelacyjnie kombinujący jak mówię świetny Polacy są świetni świetni, tylko bez szacunku. A to wynik, że... A w związku z tym nie mają własnego zdania. Powtarzają to, co tam mm, na zachodzie. oj, tak. zachód z z przeżywa, bo coś tam. To jest takie dupcenie, ale to tylko polega na tym, że nie mam zaufania do siebie, a w związku z tym nie mamy do drugiego. Czyli można to po takim jednym słowem brak otwartości, tak? Trochę nazwać, czy... Znaczy, nie, nie, nie otwartości, bo to, żeby być otwartym trzeba być w sobie zamkniętym, ale żeby coś zamknąć, to trzeba coś wiedzieć. My, my nie, nie wiemy, co wiemy, ani nie wiemy, która część z nas to wie. Jakiś Jesteśmy tacy bystrzy do granic ochrony tej, tej swojej bystrości. Ale to jest jakby, to pamiętam jako wstrząsające przeżycie, kiedy za młody czytałem Dostojewskiego i on w którymś momencie tam, nie wiem, w zbrodni karze, czy, czy w, w braciach tych karamazów, że, że mówił, że jeżeli ktoś by wpadł na pomysł, jak polepszyć. Ulepszyć świat, żeby z, był rajem, a jeden człowiek miałby zginąć tylko, to już to jest zła idea. Ja, no to wstrząsnęło, no bo rzeczywiście, no, można ch Chrystusa nawet tu porównać, mm. że przyszedł, chciał zrobić świat mm. lepszy. Proszę bardzo. Chodzi o, o to, że świat wymyśla polepszenie świata kosztem drugiego. Mm. Znaczy, za każdym razem, jak chcesz, ktoś ci przeszkadza, i mówisz. No tak, przed wojną, choćby, no to Żydzi byli przeszkadzali, jak ich wy, wytępili, My to będzie raj na ziemi, tak? No i ponieważ Żydzi są sprawnie umysłowo i finansowo, no to wiadomo, że w każdej porze i w każdym kraju można znaleźć przypadki, że coś tam. No jak to nagłośnisz, będziesz no to to co kolega zrobił i ale to, to za każdym razem, jeżeli chcesz zmienić czy nakłonić ludzi do pewnego działania z tobą, musisz poświęcić kogoś. No czyli socjaliści przecież też, no kułaków trzeba było. Jak ich wyrżniemy, to już się podzielimy czy tych no, kapitał, kapitalistów, jak wykończymy, to zresztą podzielimy się i wszyscy będziemy mieli. Nie dorośliśmy my, jako ludzie, no bo ciągle nie, nie wiemy podstawowych odpowiedzi na nurtujące nas pytania, i w związku z tym jest ciężko polemizować, bo za każdym razem człowiek dochodzi do jakiegoś. No tak, ale to idziemy w, w kierunku Twoich, właśnie, przemyśleń nad światem kondycją, którym dajesz wyraz w swoich rysunkach, które się ukazywały w Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, chyba, no i u nas w Rzepie. To taki komentarz do rzeczywistości. Skąd, powiedz mi, ten pomysł, żeby? W ten sposób właśnie się wypowiadać? Przyszedł taki moment. Ja to opowiadam w takim skrócie o sobie, że urodziłem się na wsi, gdzie było 100 osób. Po sześciu latach rodzina się przeniosła do małego miasteczka. Dąbia nad Nerem, gdzie skończyłem szkołę podstawową, potem skoń... które dąbie miało półtora tysiąca ludzi. Potem skończyłem liceum sztuk plastycznych w Poznaniu, które miało 350 tysięcy ludzi. Studia w Warszawie, czyli właśnie na architekturze, byłem i na tej historii filozofii. Warszawa miała 1,400 tysięcy. No i wylądowałem w Ameryce, w Nowym Jorku, w największym mie mieście najważniejszym jakby w tej skali, bo to nie chodzi o to, że w Meksyku jest więcej ludzi, czy gdziekolwiek tam, tylko to jest centrum świata jakby, czyli już stamtąd nie ma gdzie jechać, to jest kraniec, albo z powrotem na wieś, albo do nieba. Za każdym razem, jak kończyłem ten okres poprzedni, powiedzmy w szkole podstawowej, byłem najlepszym uczniem, szedłem do do Poznania i nieomal mnie chcieli wyrzucić ze szkoły, zanim do, dorosłem do rozwiniętych, mądrych ludzi, którzy pierwszy raz dowiedziałem, się, że są bitelsi na świecie. Ja umiałem, Michotka, jesteś piękna żabko, ma daję słowo jakie miś i tak dalej, i tak dalej. Czyli to skończyłem w Poznaniu, byłem najlepszym uczniem, dogoniłem tych wszystkich moich zdolnych i, i wylądowałem w Warszawie i znowu to miałem kłopot, bo przyznawałem na Politechnikę w Liceum, kończy się matematyka na trzecim roku, fizyka na, na drugim, a tu, tu egzamin zdaje się jak na Politechnikę na architekturę, czyli sam musiałem to nadganiać, czy, a to wszystko jest niczym jak ląduje się w, w Ameryce i nic, nie ma znaczenia co ty robiłeś, skąd jesteś, oni nawet nie wiedzą czy to Polen czy Holland, jakby na nowo startujesz i teraz... I w, chyba na początku 2003 roku czy 2004 wydarzy dwie rzeczy się wydarzyły. Jedna, że, że ja właśnie w 2000, 2000 roku... 3 stycznia, czyli już jak wróciłem do zdrowia po Sylwestrze, zasiadłem do komputera i przez 3 lata nie wstawałem. Znaczy tak mnie wchłonęła geometria i podkrywałem dużo rzeczy, między innymi to, co mówi o tym złotym podziale. I taki profesor, z którym współpracowałem, który pisał o Kejdronie, czyli tym kształcie, który odkryłem wcześniej, że... że yy, jak mu powiedziałem, to on akurat okazał się, że został zaproszony przez takie naukowe pismo japońskie do napisania co nowego wiem o złotym podziale. I on wiedząc o tych moich odkryciach zaprosił mnie jako jedynego niematematyka. W każdym razie w tym 2003 roku dostałem ten, te, to pismo i od mojego artykułu, takiego eseju, jak ja mówiłem, wizualnego zaczynała się prezentacja tych osiągnięć, które w tej chwili są Na temat Złotego Podziału. I pierwszy raz, tak mówię, no z tej wsi wychodząc i ciągle goniąc i, i ciągle wystraszony, przeszła mi myśl, że gdybym poszedł do wszystkich bibliotek świata i przeczytał wszystkie książki, nie znalazłbym tego, co sam odkryłem. I, i, i to jest, na, na te, mówię, to, to, dlatego, że te, dla tego drobnego chłopaka, który walczył tego życie, z, z tej ciągle ze świadomością, skąd, skąd pochodzi. To, to jest jakby szokujące, bo nikt mi nie powiedział, ja panie kapusta, pan jest bystry. Ja z, zresztą myślałem tak samo o sztuce, że nagle, sam sobie napisałem jak miałem 44 lata, że jestem artystą. Ja myślałem, że ktoś mi to powie, że jakby będzie jakieś pasowanie na artystatu. W dupę wszyscy zajęci albo swoją sztuką, albo powagą, że, ale sam dorosłem i nagle widocznie potrzebowałem to, że, że to napisałem. I, i, no i w tym czasie, jak, jak już właśnie dostałem tą książkę o złotym podziale, gdzie sam się dowartościowałem, że mówię, a może czasami warto zadać się ze swoją głową, nie tylko z cudzymi. Jakby taki to... I, i pamiętam, oglądałem rysunki właśnie w Rzeczpospolitej, które się ukazywały i wtedy ten Mrożek, Sławomir Mrożek, którego bardzo ceniłem, był przecież jednym z mądrzejszych i dowcipniejszych ludzi, i nagle zrobił taki no coś, co to było tak niezręczne, tak szybkie, tak jakieś idiotyczne, bez pomysłu, bez czegoś, że się wkurzyłem i na poczekaniu wymyśliłem 26 lepszych mrożków. Tak leżą, to bo niedziela chyba, i ja w łóżku to, to wybuchnąłem takim. No i za parę, miesiąc, dwa przyleciałem do Polski. i Spotkałem się z redaktorem naczelnych Rzecz, Rzeczpospolitej, z którą współpracowałem, który mnie cenił za tę działalność jakby nowojorską i New York Times'y i no i on mi, słuchaj, ty znasz tak dużo ludzi, słamowi Brożek już przestał rysować, mówi, w chorobie ostatni zrobił jakieś, aż mi się zrobiło przykro, bo to ja jakby no, to tu oceniam I, i mówi, znasz dużo ludzi, kogo by można poprosić, mówi, myślimy, a może studentów, a może coś, a może ktoś, ja mówię, no pomyślę, no, no wiesz, i, no i wróciłem do domu, to w piątek chyba się spotkaliśmy. I w, w sobotę tak mówię, aha, przypomniało mi się, no, kto, ten bardzo zdolny, ale nierzetelny, ten rzetelny, ale nie tak zdolny, tamten coś. I tak i nagle mówię, zaraz, ale przecież ja zrobiłem te mrożki, więc usiadłem i na poniedziałek przygotowałem 26. Znaczy, tam niektóre odrzuciłem, nowe wymyśliłem, i przygotowałem 26 gotowych rysunków do publikacji. Na pół 26 roku. na pół roku. Dokładnie, no to jest amerykański rodzaj myślenia, no że. Poszedłem do niego i on mówi, no i co? Ja mówię, no tak, zna, znalazłem, mam propozy propozycję. No Jak mówię, no to ja wymyśliła. to trochę polegało też na znalezieniu takiego, jak kontynuacja mrożkowego myślenia, którego ja nigdy nie robiłem, albo nigdy nie pisałem. Nie podpisywałem tekstu. Nie, nie w związku z tym, jak mu dałem, i on skupiał. Mówią, no to zostaw tu. No i wiesz, tam jakby minął tydzień, nic, minął dwa. Nic. No więc jako. Zwróciłem się, mówię, słuchaj, czy mógłbyś mi oddać rysunki, bo mam innego y, chętnego, który by się nimi zajął. Nie, 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 wiesz, jak <laughs> zabierasz komuś tak, jest, coś, to od tak, razu jest. on to kocha. No i, no i tak się zaczęły publikować. Ale to jest jakby takie na, na czysto próba. Y, ćwiczenia wyobraźni. Ja wymyśliłem ćwiczenia, żeby ćwiczyć wyobraźnię, to to mi się wydało takim mądrym, innym sposobem niż tylko rysowanie albo, albo kombinowanie, bo to jakby yy, 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 czyli fascynująca przygoda, no, bo to Trzymacie ciągle w sprawności, tak jak w gimnastyce. Tak, jak nie ćwiczysz to. No, no i jak powstaje taki rysunek? Dostajesz tekst i co? Te rysunki, które robię, natomiast no są z tekstem, który ja sam hmm. wymyślam. Natomiast te w New York Timesie czy wcześniejsze, no to jak bez podpisu albo robiłem do, do tekstu. No to. W którymś momencie w życiu, jak mi się świat rozsypał i nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania ani w teraźniejszości, ani w przeszłości, a ja tylko w przyszłości, bo ja będę to ćwiczył, nazwałem to wyobraźnią. I od tej pory całe życie ćwiczę. Między czyli te innym... rysunki są Proszę? tak jakby twoim ćwiczeniem no, wyobraźni. No ciepło, mhm. ciepło. Na, czyli y, mało tego, od razu założyłem, że na każdy temat, jak New York Times dawał mi tekst, to że będę robił minimum sześć szkiców. Znaczy, sześć propozycji, ponieważ to jest gazeta bardzo no, i wpływowa, i poważnie traktująca siebie, w związku z tym pilnują wszystkiego. Jak ja im dawałem sześć, to oni wybierają ten, jest najlepszy, któryś zawsze tak. tam w, w, s, się mieli o co kłócić i w, wykazać swoją inteligencję. W związku z tym to było jakby, i y, 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 y to no, powiedzmy taki, miałem sukces, że robiłem co miesiąc, bo to jest jeden rysunek dla New York Times. I jest 30 dni, a stanów nawet w Ameryce jest 50. No to nie jest nawet najzdolniejszy. Z jednego tylko stanu przyjedzie i będzie chciał to, to się nie zmieści w tych 30. Już nie mówię o świecie, w który człowiek przyjeżdża. Czyli to konkurencja tam jest, no nie bywa. Jak ja zobaczyłem taką stertę, beczkę rysunków, rysunku kartek, którą artyści przysyłają i zostawiają, to mówię, a to jest tam sprzed dwóch dni. A to no beczka tych próśb czy oferty, proszę zobacz, proszę ten. Ja się załamałem. Gdyby nie ten. No budżynki, szansa, to bym uciekł. No bo co, co to? No w w każdym razie, ale czyli jak już robiłem co miesiąc i w którymś momencie dostałem, dostawałem tekst faksem wieczorem, żeby następnego dnia o 11 szedłem do New York Timesa z tym minimum z sześcioma szkicami. I, no i brał ten dyrektor, szedł do edytorów, tam do, na, na górę gdzieś. I, wybierali i, tam. I, no i wybierali. On schodził, i do godziny szóstej musiałem zrobić ten rysunek, bo o szóstej pismo szło do druku, znaczy o dziewiątej wieczorem, czy za trzy godziny, już było na mieście, można było kupić. No i ja przyniosłem, on nie i wrócił po jakichś 40 minutach, mówi: Masz czas wolny do drugiej, ponieważ zmiany jakiejś zaszło, to było o sytuacji w Palestyna, Izrael, i że będzie nowy tekst od drugiej. No więc okej, okay, poszedłem, od drugiej wróciłem, był tekst, poszedłem, znaczy nowy tekst, poszedłem do kawiarni, wymyśliłem sześć szkiców, zszedłem gdzieś około trzeciej. Najtrudniejszy zawsze jest zrozumieć ten tekst, bo to jest czasami takim językiem nie, niektórzy są wybitnie poszukujący, no to tak. pierwszy raz Sofystykę słyszysz, o co, chodzi, o co to chodzi dokładnie. No w każdym bądź razie yy, 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 zrobiłem szkicę, on wziął i. I, I zniknął. I do, przychodzi 15 po czwartej i mu tak te kartki drżą. Ja mówię, co się stało? mi bo yy, zmienili nowy tekst. Nowy, tekst, nowy tekst. Było 15 po czwartej, czy godzina 40 minut została. Ja mówię, no ale to czemu się denerwujesz? Przecież to nie ty robisz, to ja robię. A ja mówię, im mam mniej czasu, tym jestem lepszy. Zgłupiał, no, jest no bo to jest taka bezczelność, że... i, no i da dał mi ten tekst znowu. No. I zrobiłem sześć szkiców. Poszedł, szybko już wybrali jeden. Ja za pięć, szósta skończyłem ten rysunek do, duży do, do tekstu, plus tam jeszcze malutki, który trzeba było zrobić. I on powiedział, jeszcze czegoś takiego nie widziałem, od tej pory będę cię co tydzień używał i stąd zrobił najwięcej rysunków w New York Times. Że mówi, jestem w historii New York Timesa jedynym autorem, który ma własną książkę. Jest dużo książek o rysunkach w New York Timesie, różnych autorów takie zbiorcze, natomiast indywidualną, bo żeby mieć własną książkę, trzeba mieć dużo rysunków no tak. i wydawcę, których chcecie wydać, bo tak to są Ale znalazłeś i książka plus minus podręcznik do myślenia. No ale ta jest jakby to jest ta druga już, no. to jest ta pomrożkowa w Rzeczpospolitej. Tak. No właśnie, no, to jest to, ta na, to jest naj, najnowsza książka. No dwie, to są dwie książki. Mm. No, jedna w chyba w 2015 i 2000. Te, teraz, w pierwszym, ponieważ kończyłem 70 lat, w związku z tym wymyśliłem, żeby je znowu zabrać i wyszedł drugi tom. Czyli pierwsza była plus minus podręcznik do myślenia, a ta pion poziom, podręcznik do myślenia ciąg dalszy. Mhm. I to jest po 300 chyba nie wiem. 300, 80 stron. 380 stron, w, no w każdej, czyli około 350 rysunków, czy około 700 rysunków. No i co naprawdę można się myślenia nauczyć z tego? Bo, bo to nie, nie są myśli takie końcowe, tylko jakby rozpoczynające. One jakby wypowiadają zdanie, które. Ma ciebie poruszyć w jakimś sensie. Ja tylko się zwierzam i to możesz mieć zaufanie, że to jest uczciwy, własny rodzaj przyglądania się światu. A co, co dalej, to choć zdarzały się tam, czy są tak mądre, że ja sam siebie jakby już cytuję. No choćby taki, że każdy człowiek ma nos, oczy i usta, ale nie każdy jest piękny, bo. Piękno nie leży w nosie, w oczach i w ustach, ale w odległościach pomiędzy, które nazywam proporcją. No ja to potem opisuję, ale to jest jakby fascynujące, bo to no co to jest piękno, bo to o proporcjach już dawno zapomnieliśmy już nie nie, nawet nie złoty podział. Tylko to jest jakby ta tajemnica, że jeżeli ktoś ma oczy tu, to mu nos idzie, i mhm. to wszystko działa. Relacje. Dlatego no, no, o relacjach. Proszę o relacja. No to no, relacja, no proporcja mhm. jest jakby związkiem. Tylko jakby wy, wymiernym. On ma ten sam. Bo co to jest? Harmonia to jest jakby odkrywanie tych samych proporcji w, w tym samym. No w sztuce no też, że, że Detal powtarza jakby proporcje kondygnacji, pięter Bóg, Bóg wie czego. Coś o kreatywności w tej książce masz? No, nie pamiętam w tej chwili, ale tak, ta, no, o wszystkim, coś, co się rusza, czy, czy, bo to od zdrowia, po Bóg, po czas, po, po politykę, po, no, jak, jak w życiu, no, jak chodzę i coś mnie wzruszy. Jakaś, jechałem w, w, tym, w tramwaju jakaś taka piękna, smutna dziewczyna stała i tak mnie zaszokowała i... I nagle dostała telefon i tak wybuchnęła taką radością, czyli czekała, czy, czy gdzieś i, i taka no, totalna zmiana twarzy. Jakby no wtedy, no, że mamy do czynienia z młodością, i napisałem, że młodość to. Młodość to jest tak sprytnie zaprojektowany model, którego niedostatki ujawniają się dopiero na starość. Ale ostatnio na przykład o starości, że, że starość to jest szczęśliwa młodość, której się do tego wieku udało dożyć. Do trwać, dożyć. Fantastyczna rzecz. Czyli co, można to tak wydestylować, tak jakby taką, taki ciąg, że co? Obserwacja. Myślenie, czy tam medytowanie jakieś nad czymś, potem tworzenie i takie dążenie do esencji, tak? To jest to, co ty. Nie, nie wiem, Na, to, to chodzi o to, że. Do, do, no dopóki... bo one są takie, haiku, to no tak, no to w, ta, w takim sensie trochę, choć haiku jest bardziej poetyckie, w tym sensie, że wystarczy dramat. Widzeń i skojarzeń trochę taki surrealistyczny, prawie że składasz i powstaje jakby coś pomiędzy. Natomiast tu jakby ochota jest, żeby z tego wynikała jakaś, jakiś. Kontekst i uruchomienie sensu. Na, na takie jedno zdanie, to ja czasami ze 30 muszę napisać. To nie jest tak, że siadasz, jesteś mądry, tylko to, to jest ta wytrwałość, i to jest to ćwiczenie. No, nikt nie, ja, ja nawet jak miałem zajęcia z młodzieżą, gdzieś tam opowiadałem o, o tym, i mówiąc o tym, że ćwiczyłem wyobraźnię i że ćwiczenie wyobraźni to jest, polega na tym samym jak, jak ćwiczenie. W, Mięśni. mięśni. Mówię, dla mnie bohaterem takim, jak ja pomyślałem o tym, że będę ćwiczył w powiedziałem powiedziałam, będę jak Schwarzenegger, Schwarzenegger e, ciało. E, przecież on, on, koledzy go tam popychali w, w, w szkole podstawowej czy gdzieś, a on się zawziął w podziemiach, zaczął ćwiczyć i zrobił z siebie najlepiej naj, zbudowanego, mister uniwersum, najlepiej zbudowany mężczyzna na świecie. Mhm. To nie miał od mamusi i tatusia, tak. to on sam się za, za to wziął. Wykreował I, siebie. I, i, I tu jest jakby klucz. Jak mówię, na tym spotkaniu z młodymi, gdzieś tam opowiadałem o tym, jak, i o, o sposobach na tą wyobraźnię. Wziąłem jednego takiego dżentelmena. Mówię, możesz tu podciągnąć koszulkę, podciągnął, pokaż mięśnie, zrób, pokaż, jakie masz mięśnie. No więc pokazał. No ja mówię, a zrób teraz pompkę. No i zrobił pompkę. A teraz pokaż mięśnie. No więc nic Aha. się nie zmieni. No. To nie, nic się tak. nie zmieni, jak, jak zrobisz, zrobisz jeden, jeden. Albo raz. przeczytasz coś. Nic z tego... Tego nie wynika. To jest wytrwałość, to jest jakby. E, to jest tajemnica. No, w, to, to każdy mądry, tylko jak tego nie wiesz, to to masz jako mądrość, a nie jako życie, że no, co skałę zniszczy. No, kropelki wody, to Aristoteles tak mówił. No, ale Arystoteles, to zwrócisz uwagę na co innego, a nie tak, na takie najmądrzejsze, może, zdanie, że każda kropelka zniszczy, obojętnie jak trwały wydaje ci się ten przedmiot, o którym. Czyli... To jest, no my co, co ćwiczymy? Ćwiczyć to jest pokonywać siebie, no bo przecież nie kogoś, nie, nie, nie cudzy umysł. Ten, jak coś go może sprowokować, i to mówię, no, tak jak i mnie wiele rzeczy prowokuje, stąd ochota, że, a dawać szansę, że komuś to zaskrzy i jakby uruchomi, jakby. Hmm. jakby się coś tam wydarzy, zaskrzy, zaiskrzy. I jeszcze wrócę do tego New York Timesa. Mówiłeś o tej właśnie, tej ilości prac, które napływają do chętnych. I kiedyś wspomniałeś, nie wiem czy ja dobrze zrozumiałem, że Polacy to jest taka nacja, która najczęściej. Jest tak. tam reprezentowana I, i w związku z tym co? Znaczy, Polacy. Była, są... znaczy, no bo to no był ten tak, czas tak. wtedy sprzyjający, gdzie było nas tak dużo, bo stan wojenny wiele hmm. osób zatrzymał i jakby świat był trochę otwarty. Ja pamiętam, w 1986 roku była taka New York's Spoliżek Strawaganca, czyli pierwszy raz po stanie wojennym do Nowego Jorku przyjechali Najwybitniejsi polscy tam piosenkarze, od Rodowicz, Rosiewicz, Niemen, Orłowska wtedy, Urbaniak, Dudziak był z, 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 te, z Nowego Jorku. No w każdym bądź razie ja byłem artyrektorem tej, tej New York's Polish Extravagance i tam się. I chodziło o to, że a coś zrobić. I wtedy wpadłem na pomysł, że żeby wymyśleć wystawę, i zacząłem kombinować, i nagle wpadłem na pomysł, no bo dużo miałem przyjaciół czy kolegów którzy rysowali w New York Timesie i zacząłem liczyć i wyszło mi w którymś momencie jak już się zawziąłem i po, zacząłem sprawdzać to wyszło mi 27 osób Polaków którzy mieli chociaż jeden rysunek w tamtym okresie w, 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 tym, w New York Timesie y i nawet chciałem do Guinnessa, w Book of Records to I oni byli zainteresowani. To jest jakby dłuższa historia, tylko to jest niemożliwe do pobicia. No bo no nie wyobrażasz sobie, że Hindusi pojadą do Chińczyków, pomimo że ich tak dużo, i w jakiejś jednej gazecie tej samej zrobią 27 rysunki. No, nie jest możliwości. Nowy Jork poprzez swoją otwartość, taką. No, e, Kosmopolityczność, jak gdyby, czy, czy no wszystkie narody, jakby każdy tam ma szacunek, obojętnie jak wyglądasz, kim jesteś, czy no, bogactwo, otwartość. I... No ale co, czy Polacy to są jakoś szczególnie kreatywni? To jakoś wyróżniają. Tak mi się wydaje, że, że no dru, druga taka grupa, która Polaków, to, by, to byli operatorzy filmowi, którzy chyba ich naliczyłem z 10 czy 11, którzy w Los Angeles robili no już od Kamińskiego, który dwa Noble dla, ale. Sekuła, który robił dla Tarantino ale tam dużo. Jerzy Zieliński, Irek Hartowicz. No, cała grupa takich mądrych operatorów, którzy, którzy pracowali na, na poważnie. Także wierzę, że Polacy są no, wyjątkowi, tylko jakby nie, ani o tym nie wiedzą. Co chwilę się dowiadują, że palą kogoś w stodole tak. albo tu jakieś są durki, a to głupki, a to coś tam. Jakby nie ma poczucia takiej godności. A. To właśnie od, do tego wracam, bo wspominałeś o tym, że w pewnym momencie miał. Takie coś, że dotarło do ciebie to poczucie własnej wartości. My, chyba w ogóle jako Polacy, mamy z tym problem, nie? Że... Ale ogromny. W ogóle nie mamy poczucia wartości. Nie ma godności tu pobytu, że ktoś jest wart i wszyscy mówię, są takie małpami tego zachodu. Ciągle, ciągle. Ale to, ponieważ no, na to się wiele rzeczy składa, no jest to troszkę paraliżujące, ale mówię to jest jakby ewidentny przypadek, mówię o tych ilustratorach bo to nie chodzi o to, jak małysz skacze najdalej na całym świecie obojętnie jak rzyniszowa czy, czy gdzieś ta rzecz, ale jak on skacze najlepiej, to przecież to nie przenosi się na nasze nogi, mm -hmm. prawda? Nie, tak. nie mówię, o, ale my to nóżki to mamy siniutkie, <laughs> prawda? Natomiast to, że, że 27 ludzi dobrze my jeśli jest w stanie na najwyższym poziomie na świecie. To jest najbardziej wpływowa gazeta. Się mierzy. I cytowań to nie, że ktoś się umówił, prawda? Mm -hmm. Czyli najważniejsza gazeta i tam 27, czyli to jest jakby taki rodzaj poczucia powagi, której my jakby nie doświadczamy ja ani sobie nie mówimy. No, nie, mm -hmm. Ciągle... No, powiedz, jak to można w sobie takie poczucie odkryć, wyzwolić jako człowiek? No, trzeba być uczciwym. To jest pierwsze. Uczciwym, ale nie tylko wobec siebie, bo to można się wydupcyć, ale uczciwym wobec innych, że słuchasz co oni mówią, ale i w uczciwym wobec siebie. Pamiętam z Goethe, Johannes Goethe, czyli najwybitniejszy poeta niemiecki, chyba w jego dzienniku był kiedyś, że miał 10 lat, czy, czy 11, i nauczycielka zadała im napisanie na wiersza na temat jesieni. No i on Napisał wiersz i był tak dumny, że taki piękny napisał i przyszedł na następnego dnia do szkoły i tam wszyscy ci koledzy i każdy z nich jakby był też tak dumny Nakrę z tego, jak tak, nakręcony, na, swoim, nakręcony wierszem. swoim wierszem. I on tak mówi na no to, może ja jestem też tak samo jak oni. Ale się zorientował, że żaden z nich nie myślał, że a oni. Tylko on jeden zauważył, że, a może ja, ale patrzę, że mówi, oni są gorsze, to są wiersze, że zobaczyłem je i porównałem ze swoim i mój wyszedł najlepszy. A oni tylko widzieli swoje i nawet nie wiedzieli, ani nie byli zainteresowani. Czy to jest jakby taki. Stajesz, czyli uczciwie przyglądać się światu, i, ale uczciwie, znaczy mówię, przez uczciwie, że jestem głupi. No to, jedno, to jest najważniejsze, żeby się nauczyć, żeby się nie denerwować, że drugi człowiek narzuci ci swoją ocenę. I jest to jakby pilowanie, żeby ktoś się przypadkiem tych Takie. Nie, nie, nie uniósł. Żydzi są bardzo taką pozytywną w sensie, tak jak oni mówią, narodem, który tyle wywalczył. No, na to wpływa. To, że nie przetrwaliby, gdyby nie pomagali sobie, czy jakby te powtarzalności oraz jakby takie zależności, które są. Nie do powtórzenia. Jak ktoś. i oni mówią, dlaczego my nie, nie nauczyliśmy się, mm -hmm. powiem, no że właśnie, mieszkaliśmy. Tak, mm -hmm. Bo jest niemożliwe, żebyśmy się nauczyli, bo my jesteśmy innym narodem. To, uh, oni są, jakby, żeby porównać, jak no, z, zbiorowiskiem jednego mózgu, wiary i sensu, a my każdy ma swój osobny. My jesteśmy ludźmi wolnymi, jakby ochraniamy to jest najważniejsze, niezależność, bo tak, mm -hmm. tak bym powiedział. Oni są zależni od siebie, a my nie jesteśmy Jesteśmy niezależni, czyli ta jakby pejoratywność, która trochę wynika, czyni nas też wyjątkowymi. To tak. jest tak. jakby potencja, bo siła to jest mhm. wtedy, kiedy jest siła, ale potencjalnie jesteśmy, tu jakby jest inny trop. Ja nawet też w książce plus minus gdzieś tam napisałem, że schody, jak sama nazwa wskaz wskazuje, są do schodzenia. Przydałoby się coś do wejścia na górę. Wchody. I, no tak, no, się... ta, no schody, wchody, i, i, no, ale chodzi o to, że jeżeli przyjęliśmy, że schody, no to bo ja się potem zastanawiałem i tam nawet pisze. Jeżeli przyjęliśmy że schody i wszyscy, bo to wszyscy ludzie muszą zaakceptować, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Schody, no to kto, kto to wymyślił? No przecież na, na wsi chłop nie miał schodów, bo schody mieli panowie, no to on schodził z góry i wtedy mówi, po schodach schodzi. Czyli Polacy tak dob dobre mają poczucie ze sobą, że tylko mogą schodzić. I oni nie mają gdzie wchodzić. Czyli jeżeli do, troszkę albo wyżej sobie schody umieścimy, albo po drodze jeszcze schody, to jeszcze z nas będzie pożytek. No, to, to po prostu, czy, czy mamy za to kciuki, żeby to było szybciej niż później. Ale z, jak powiem, schodząc z tego tematu, pomówmy o K dronie. Czyli keydron to jest bryła, którą ty mówisz, odkryłeś, chociaż mi się ciśnie na słowo, że wynalazłeś, a ty się upierasz. Że odkryłeś. I to, to jest trudne zadanie na początek przed Tobą, żeby opisać słowami, jak Keydron, kadron, nie wiem, jak to mówią no, u nas. I tak, i tak, tak. I... W tej chwili stąd bardziej. Po angielsku było Keydron, ale można przecież kadron. Jak, jak... jak wygląda ta bryła? Ma 11 ścian. To, to jest, jak mówię, no, ilość przypadków nałożona, która doprowadziła do tego, że naj... Trafniej, i potem co wszystkim powiedziałeś, to że K.D.R. mi się przytrafił. Yy, czyli z, z, yy, wcześniej, jak byłem na tej historii filozofii, zadałem sobie pytanie, jakby narysować nieskończoność. I z tego powstał ciekawy rysunek, który zabrałem do Ameryki. Stan wojenny mnie zatrzymał. Po czterech latach użyłem ten rysunek i, i z tego rysunku źle drukarnia wydrukowała tysiąc kopii. Je, zacząłem się przyglądać, i my, myśląc, co to jest za prowokacja kosmosu, że dostajesz tysiąc że czy po to jest ta moja uwaga, o której mówiliśmy na początku, że, że no wydarzyło się i mówię ok, no to trzeba wyrzucić. No tak, ale się wydarzyło, to jest. Co to jest? I wpatrując się zobaczyłem, że jak odetnę, tam kwadracik, w kwadracie będzie to, to stanie, potem mówiłem ciekawa płytka. Z, yy, ceramiczna tak, na płasko nadrukowany ten mój rysunek, który pozwalał jakby takie różne układy przesuwając te kwadratowe płytki i jak to, to spostrzegłem to kolega zadzwonił taki architekt dwa tygodnie później, że jest konkurs na płytkę z terakoty w Waszyngtonie, czy bym z nim nie wziął udział. no więc ja mówiłem mało tego mam nawet chyba pomysł no ale jak się spotkaliśmy to oni poszukiwali trójwymiarowej bryły Aha. No i mówię, zaraz, przecież z tego można, ja mo zrobić. można zrobić. No i to był jakby całą noc siedziałem i powstał, czy stworzyłem, skleiłem kształt, który zachwycił mnie poprzez reakcję ze światłem na ilość możliwych kombinacji. Czyli tak bardzo wtedy architektonicznie pomyślałem i, i wtedy miałem poczucie, że. I odkryłem nowy kształt, bo on był za inteligentny i za atrakcyjny, żeby. Yy, być przypadkowy. Być to by, byłoby to. Znaczy, w związku z tym miałem poczucie, że odkryłem nowy kształt, ale słowo odkrycie zostawiamy Kolumbowi. Dlaczego Kolumb odkrył Amerykę? Bo Ameryka była. Mhm. Czyli, jeżeli mówisz słowo, że odkryłem, to, to znaczy, gdzie to jest? Ale gdzie istniał? No ta, mhm. tak, to mhm. można wszystko mhm. powiedzieć. No wiesz, zajęło mi 8 lat, żeby znaleźć, gdzie Kejron jest w kosmosie, i od tego czasu, czy 8 lat. Później już używam słowa odkrycie, bo udowodniłem, gdzie ja odkryłem i gdzie Kejron jest w kosmosie. Zajęło mi 13 lat od, od Kejdronu, który był na świecie, żeby spotkać mądrego matematyka, który wniósł następną rzecz. Zajęło mi 23 czy 7 lat, żeby spotkać mądrego człowieka, który zapytał się, a jeżeli Kejdron jest tak fundamentalny i ważny, to jaki jest jego związek z życiem? I to mhm. jest następne rzeczy, które się wydarzyły. <cin stereotype> to jest, jakby Kejdon <sympathża> przytrafił mi się jako kształt i mówię, no stworzyłem, bo wtedy jak leżał, no to ja go stworzyłem, wyciąłem, obliczyłem gdzieś i zrobiłem tak jak każdy artysta, który jak Starzewski czy Strzemiński, że trójwymiarowe tam coś pokleił czy pospawał, po, bo to nie, jakby nie ma znaczenia. Dopiero później i Kejdron się rozwijał, czyli właściwie nabierał mocy z latami i, i wydaje mi się, że ostatni rok... O dziwo, ja dostałem ofertę, żeby zrobić wystawę w zachęcie na K dronu Siedem sal, cały rok pracowałem i przyszedł nowy rząd, który jakby prawdopodobnie tego nie będzie, bo, bo tamten rząd Aha, podjął bo, bo to decyzję. Tylko, no tak. To jest jakby tak, by Dobrze. the way. To okay. Okay. Ale ja tę, wysta tę wystawę zrobiłem i ona jest jakby no Dostępną. wymierzona, Dostępną. ale jednocześnie pracując nad nią odkryłem następne pokłady rzeczy, których nawet nie byłem świadom. Czy Cajdron uważam w tej chwili, mówię to z pełną odpowiedzialnością, oczywiście to udowodnię za chwilę, bo yy, notuję bardziej, ale piszę książkę o, o tym, gdzie jakby nie bojąc się już nikogo, nawet jak pierwszą książkę napisałem, to ja się bałem, że wypowiadam zdania, która nuż ktoś na mnie huknie albo powie, Jezu, kapusta nam oszalał. Ja już się nikogo nie boję, w związku z tym zostaję sam ze sobą, ale czyli to, to wyniknie. Wracając, jak opisać mhm. Kejdron, to kiedyś zadzwoniła do mnie taka znajoma w Nowym Jorku, to była nowa narzeczona mojego starszego kolegi, no i tam co coś mówi a co, co u ciebie słychać no tam coś powiedziałem i no i dalej zajmuję się kajdronem a ona mówi a co to jest kajdron no i teraz przez telefon no właśnie, przez, i teraz trzeba i, i jeszcze na no, dziewczynie żeby no więc mówię słuchaj no to jest taki nowy kształt który odkryłem który ma w sobie w jednym momencie i górę i dół i pozytyw, i negatyw, i, i w, w związku z tym dwa takie same można złożyć. czy góra wejdzie w dolinę, a do, dolina przyjmie górę. I, I wyjdzie wtedy, sześcian. Z tego. I wyjdzie sześcian przy pewnym kącie, ale sześcian. W związku z tym, i mówię, no, ponieważ jeden przed drugim, mówię, no, taki bardzo seksualny kształt. I tak cisza za mną, słuchaj, to już mi się podoba ten kształt. I, ale jakby się rozwinęła i powiedziała: Właściwie to powinieneś na każdym spotkaniu, jak, jak opowiadasz o okay, tej dronie, powiedzieć, że, że to jest bardzo seksualny kształt. Nikt nie będzie pamiętał tych twoich głupot, co tam mówisz, ale ten, że to jest kształt seksowny. I trzy tygodnie później, po tym telefonie, miałem wykład w taki instytut sztuki, nauki w Nowym Jorku, pol, Polski. No jak pokazywałem to, powiedziałem o tym do dowcipie, że właśnie na sali był dżentelmen, który jako złota rączka pracował w hotelu na 27 na Manhattanie przy 5 Alei, a na rogu 5 27 jest Muzeum Seksu. Jego wypożyczono jako złotą rączkę, bo tam robili kawiarnię. I jak on przychodził tam z drabiną, to właściciel tego muzeum, bo to jest prywatne, mówi, no te, te, jak będą czekoladki, to żeby były w różnych kształtach. A on mówi: O, a ja byłem na wykładzie, i Polak odkrył najbardziej seksualny kształt na świecie. I tak doszło do spotkania. Ja na moim pokazie pokazuję są pyszne, czekoladki hejdronowe. <s amplifier> <s frequencies> Czyli mówię, no jest to do zobaczenia. Każdy, jak się zainteresuje, wystarczy tak. Google, kliknąć Kejdron albo na moją stronę kejdron.com. Przez ten przygotowywanie tej wystawy, gdzie używałem po raz pierwszy le lekko prawej strony mózgu, która się używa jako yy, no, myślącą jeszcze, znaczy bo lewa jest odpowiedzialna za właśnie odkrycia, logikę, yy, 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 słownictwo, mm -hmm. natomiast prawa jest pełna jakby twórczości, czy jakby... I, i Frywolna bardziej. Frywolna, no więc tą frywolnością, myśląc, a przecież nie, nie zamykając tej lewej strony, odkryłem niesamowite rzeczy w tej co jest jakby szokujące. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Ja, który trzy, będzie w przyszłym roku 40 lat, jak ten kształt mi się przytrafił no i pojawił, mam nie, niezwykłe rzeczy no, do powiedzenia. Staję no się tak suche, niezwykłym bo... modelem który, który jest szokujący. No, my myślimy modelami i, i nagle okazało się, że Cajdron bardzo pięknie pozwala mówić o świecie, odnosząc się do bardzo różnych rzeczy. Już choćby to, że ma pozytyw i negatyw w sobie, to y, y, taki był Mikołaj Skuzy, kardynał i filozof między średniowieczą a renesansem, jeden z, z najmądrzejszych ludzi i on y, ukuł pojęcie, że koincydencja y, opozytorum, co powiedział, że to jest najpiękniejsze określenie, jakie można y, y, powiedzieć o Panu Bogu, bo to jest połączenie sprzeczności. No Pan Bóg... Tyle jest sprzeczności, a, a to wszystko jest z jego, z jego rąk. To się właśnie koincydencja opozytorów. I okaz połączenie sprzeczności. Tak. Góra z dół, pozytyw, negatyw. Jakby Keydron całe serię robię, jakby time Innen-Yang, przecież to tak. cała co kultura wschodnia, to jakby Kejdron jest trójwymiarowym. No to tylko tak, żeby zacząć, że to jest w każdą stronę, którą, już mówię, no resztę będzie książka, to, no to właśnie, porozmawiamy. Czekamy jak... na książkę. Oczywiście, jak Kejdron wygląda, to damy link, żeby sobie można było można to Można w Krakowie, jakby ktoś mieszkał, to jest w Muzeum Narodowym w Krakowie na trzecim piętrze, jest Galeria Sztuki Polskiej XX i XXI wieku. Jest 4 metry na 2 metry na 2 metry. Jeżeli ktoś byłby w Lublinie, to w, w centrum spotkań na czwartym piętrze jest 8 kejdronów, które przezroczysty, które tworzą dwunastościan rąbowy. Tam jest to już od wielu lat, bo ja tak. oddałem, żeby w Lublinie też coś tak. było i można było widzieć. W, no w Warszawie, jakby ktoś był, to na Placu Trzech Krzyży jest naprzeciw kościoła, jadąc w kierunku centrum po lewej stronie, znaczy w kierunku starówki. Znaczy, jak gdyby. Przed Ministerstwem Finansów na tarasach. Jest logo, ja robiłem jako polski innowacyjnej, do Hanower w Niemczech, na, na pokaz pol polski, no i tam to stoi, jakby w Elblągu przed galerią L, i tak dalej. W kolej jest Muzeum Kejdronu przed urzędem. No dobrze, ale teraz poczekaj, bo tak, ja rzeczywiście zaglądałem i oglądałem to i. Liczba zastosowań tego to jest po prostu jakiś kosmos, bo to są tak od takiej tak podstawowej, że można z tego pustak architektoniczny zrobić. Widziałem globusy, widziałem jakieś szklane instalacje, widziałem nawet, że Paweł Fortuna, pozdrawiamy, z, psycholog z kulu, grał na tym. Tak. Czy ty w ogóle jeszcze panujesz nad tym, co się dzieje z tym Kejdronem? Trochę próbuję teraz zapanować, dlatego też o pewnych rzeczach nie mogę jeszcze powiedzieć, ale się, się toczy i rzeczywiście kajdron wchodzi jakby w następną fazę. No mówię, ta prowokacja 40 lat jest znakomita, bo jak opowiedzieć tak, tak prosty i pozornie kształt, a jednocześnie tak uruchamiający wiele aspektów rzeczywistości, to, no to ma, mam poczucie, że to jest na, na poważnie wzbogacenie naszego języka. Chodzi mi o to, że nowy model umożliwia jakby przykładanie go do różnych struktur rzeczywistości i sprawdzanie czy. I ponieważ Cadell ma ten pozytyw i negatyw, od razu jest taki bardzo metafizyczny, bo... Można by opowiedzieć o okay, tej dronie coś takiego, że się weźmie piramidę, taką jak, mm -hmm. jak wiemy, pięć ścian, cztery boczne mm -hmm. i podstawa, prawda? Odrzucimy na razie podstawę, czyli tylko te cztery ściany, i przetniemy przez wierzchołek równolegle do jednej ze ścian, do mm -hmm. dwóch ścian, prawda? I wtedy zostanie pół piramidy, i w tą część drugą piramidy. Obracamy do góry nogami, żebyśmy zobaczyli, co jest, jak ona wygląda w środku. Bo jak jesteśmy na piramidzie, to nie widzimy, co jest w środku. A tu wzięliśmy połowę, jakbyśmy lustro przyłożyli, to byśmy odwzorowali, dopełnili tę połówkę do pełni, ale odwrócili tą drugą i przyłożyli do tej zewnętrznej, czyli taki powstanie wtedy rąb, mhm. który połączy te dwie płaszczyzny i wtedy jakby całą piramidę widzimy jed, po jednej stronie, czyli jakby mamy, jesteśmy na połowie piramidy i drugą połowę widzimy przed sobą odkrytą, od od czyli nie ma mhm. nic, wszystko wiemy o, o tej powierzchni piramidalnej, czyli jakby i tak dalej, i tak dalej. Tam jest do, yy, ostatnio rozmawiałem z takim doktorem gdzieś i on, w którymś momencie użył, że yy, yy, Michał Anioł. Yy, mówił o tym, że na czym polega rzeźba. No bierze jakiś głaz i odkuwasz te niepotrzebne rzeczy, już zostanie... To co w niej było. To co w niej było, jak gdyby. No to trzeba być geniuszem i wiedzieć tak, żeby takie pierdoły mówić, no ale on tak powiedział i wszyscy są zadowoleni. Natomiast w przypadku Kejdronu, gdyby dał mu sześcian, powiedzmy, wykuj Kaidron, to musiałby odrzucić tę część, która nie jest kejdronem, a ta część, którą by odrzucił, to byłaby też kajronem. No bo to jest ta sama dopełniająca się, czyli żeby odlać kajron, trzeba mieć kajron. Czyli jakby coś no to, że... pierwsze czy kura, czy, czy tam. Jajko. nie można odlać kajdronu, jak nie masz kajdronu, czy jak dopóki nie było kajdronu, nawet nie potrzebowałeś go, bo nie wiedziałeś że jest. No tak, to bardzo filozoficzne skutki budzi ten Cajdron. No tr troszkę właśnie dlatego mnie intryguje, no przecież nie kształt, no, co mi obchodzą kształty, wolę już y w naturze jakby eleganckie, piękne. <śpiewanie> Powiedziałeś kiedyś, że odkrywca dostaje taki prezent od kosmosu. No i że ma obowiązek o tym mówić, tak? Czy to gdzieś to dobrze słyszałem? Tak, no tak, no. że to jest jego bo, ty... już, bo artysta nie musi, artysta może. No ale... nie, ar artysta polega na tym, że ma, aż tak długo ma pra pracować, że każdy inny doświadczy czy zrozumie, o co mu chodzi. Artysta powinien być pracowity, wytrwały, skromny, jak musi może być zdolny. A jak już jest tak jeszcze bardziej kumaty, to może rozmawiać z kosmosem. Natomiast w przypadku odkrywcy jest na odwrót. To kosmos rozmawia z kim? Przecież nie możesz wstać i powiedzieć sobie, o, chyba sobie coś dziś odkryje. No bo nie wiemy, co, czyli to jest podarunek i kosmos jakby. Wiesz o tym i to w tym samym, i to niżej, ja, ale sobie wymyśliłem, tylko masz takie poczucie. Trochę tak jak prorok: no możesz się jąkać i bardzo hmm. źle mówić, ale jak dostałeś takie posłanie, obojętnie można powiedzieć, ale zwariował nam człowiek, i teraz mówi, że powinniśmy być lepsi, prawda? Jak, jak z tych. Ale on nie ma wyjścia. To jest poczucie pełnej odpowiedzialności. W tym przypadku, jako ja mówię jako odkrywca, nie jako artysta. Artysta jestem, też, też yy, szukam, Słów na wyrażenie świata, i, i w tym sensie też jest to osobna droga. Nie tylko, że można rysować i być artystą, ale można jakby myśleć i też. No, ale też mówiłeś, to bardzo mi się podobało, że poważny artysta to jest ten, który wzbogaca świat. Tak. No, to taki właśnie na spotkaniach, nawet które mam, to często zadaję pytania, dlaczego Picasso jest ważnym artystą? Mm -hmm. Możecie nie myśleć, ja mam powiem, będziecie myśleć, jak wrócicie do domu. Picasso jest ważnym artystą, bo nie ściągnął Picasso od nikogo, tylko odkrył go w sobie. Mm -hmm. Dlaczego Szagal jest ważnym artystą? Nie dlatego, że umiał malować albo skończył profesurę. Dla, dlatego, że odkrył Szagala w sobie I, i tak dalej. Czy Mondrian wziął, jak ja mówię, no parę prostokątów? W parę linii i, z, i z, jakby wzbogacił o siebie. Czyli jakby ważny artysta to jest człowiek, który właśnie wzbogacił nas wszystkich o, o siebie, o, o te mm -hmm. swoje odkrycia. Czyli z tego punktu widzenia jakby po to to mówię, że nie było dronu i jako artysta jestem od razu wybitny. Jako, co z tego można zrobić? Jeszcze chwilę poczekajmy, albo co? Tylko to jest ta książka jakby wszystko którą Wyjaśni. jeżeli wyartykuję, to jest to jeszcze będzie z tego pożyte. no skoro o sztuce to w, o związku matematyki i piękna cię zapytam Matematyka jest językiem, no nie tylko piękna jak tu się mówi, ale w ogóle jest językiem i natury, no bo matematyka pojawia się w naturze, no że nagle mówimy m razy m, przez tam razy g, przez r kwadrat i to jest prawo tak, przyciągania masy. No tak, jedne... Grawitacja. Grawitacja. Czyli chodzi o to, że to jest język jakby kosmosu, matematyka i geometria. Geometria ja nawet uważam jest jeszcze bardziej fundamentalna, co brzmi dziwnie. Najważniejszą proporcją, którą świat stosuje... W sztuce to jest złoty podział, który Euklides wprowadził w trzy wieki przed naszą erą, jako geometryczny podział linii na dwie, dwie części, mniejszą i większą, taką, że mniejsza tak się ma do większej, jak większa do ich, do sumy Suma. ich razem. I to Leonardo da Vinci, sławny jego witruwiański człowiek, to jest w kwadracie, czyli jest tak wysoki i jak ręce rozłoży, to, to tak tworzy same. kwadrat, mm -hmm. a z, i, y, genitalia są w połowie tego kwadratu. Natomiast pępek. a Pępek jest, jak złotym. się zakreśli koło, jest w Złotym podziale. Znaczy, czyli Pępek dzieli ludzi w Złotym podziale, jako że natura również bierze udział w tym Złotym podziale. Potem był Fibonacci z Keplerem, który kepler był szokujący i właściwie moje zainteresowanie złotym podziałem wyniknęło trochę z niego, jak przeczytałem, że Dwie rzeczy. On powiedział, że Grekom zawdzięczamy dwie najważniejsze rzeczy. Jedną to jest twierdzenie Pitagorasa, druga to jest złoty podział. Jeżeli twierdzenie Pitagorasa jest złotem, to złoty podział jest klejnotem. A potem mówił, że wnikanie w złoty podział jest bezpośrednim wglądem w umysł Pana Boga. Ja w ogóle nie wiedziałem, ale nie zaszokowało i miałem pewien pomysł. Usiadłem te w 2000 roku do. Zadumy nad złotym podziałem, bo chorowałem trochę, przeczytałem sporo książek i, i miałem pewien pomysł, jak do tego podejść. No i początek, jakby tego mojego spostrzeżenia, które mnie zaintrygowało, no bo już fascynowało mnie, że złoty podział ma tyle różnych przejawów, że występuje w tak różnych miejscach, że aż byłem zażenowany, że nikt tego nie uczy. Przecież ja skończyłem architekturę gdzieś tam, coś bąkną, ale jakby taki. Nie, nie, nie. Muszle, nie, ale to się ona, słonecznika, no, i tak dalej, no, to i tak to jest dalej. Wszędzie przeczytania, do, do zobaczenia, jakby wystarczy na Wikipedii wcisnąć czy wpisać złoty podział, no to jakby wyrzuci całą opowieść. Nawet tam zdaje się, jest też fragment mówiący trochę o tym moim. To moje spostrzeżenia doprowadziły do totalnie fundamentalnego zaistnienia złotego podziału, że właściwie trochę mówię, że bez tego mojego odkrycia. Ciężko uwierzyć, że Złoty Podział jest tak poważny. I jakby dowód mój przekonuje, że zarówno wpływ na sztukę, żeby już powiedzieć, że Złoty Podział. Że to jest jakby istnieje w naturze, ale wykorzystując to, co Jung mówił o archetypach, czyli że jakby takiej zbiorowej podświadomości, która, że to jest taki archetyp, że jeżeli ja staję i robię zdjęcie, i mówię: Czy możesz się przesunąć trochę? Co to znaczy przesunąć? Do czego? Co, co jest w tobie, że mówi ci, że przesunąć? Chodzi o to, że. Takie jest konkluzja, między innymi jako konsekwencja tych rozważań, że złoty podział jest naturalnym schematem kosmicznym. Tak jak przyciąganie ziemskie, tam jest złoty podział. Nie, nie będę wnikał jakby tam w detale, tylko chodzi o to, że żeby to udowodnić, że tak jest, że my ludzie obojętnie możemy nie wiedzieć, co to jest złoty podział, ale zawsze chcąc pięknie gdzieś postawić kropeczkę, postawiłem w złotym podziale. Ja, żeby to udowodnić, choćby robiłem badania. Czy przeprowadzałem takie testowanie z Nikifora? On przecież mówić nie umiał, tam nie pisał co, co dopiero o Złotym podziale, żeby, żeby słyszał. Wszystkie u niego rzeczy są w Złotym podziale, bo wrażliwość nie, jest w Złotym podziale. Ale to ciekawe właśnie, bo niedawno rozmawiałem z Pawłem Fortuną i on mówił, że często jest tak, że wybierane są przez matematyków na przykład jakieś dowody. I najchętniej wybierają te, które są piękne. I nawet o tym mówią. I często jest tak, że właśnie kryterium piękna nawet pokrywa się z kryterium prawdziwości wzoru. Tak. No, to ja nawet w na swoim doktoracie napisałem, że. Świadom tego, no bo przecież ja te, też to czytam, i to rzeczywiście ka, każdy matematyk mówi, to, mu, to musi być y, prawdziwe, ponieważ jest piękne. Znaczy, jakby piękno w tym kontekście. Zresztą piękno i prawda, no to są jakby te y, druga strona tego samego. Transcendentalnie, znaczy, no, ale. Też, proszę? Transcendentalnie. No, no, no troszkę. Nat, natomiast, że y, ja powiedziałem, jeżeli ja całe życie poświęciłem. Y, Pięknu, no bo od 13 roku życia nic nie robię, tylko to ćwiczę, to czy ja, jako po, od strony piękna, czy jestem w stanie napisać wzór, znaczy prawdziwy? Czyli jakby piękno sprowokowało, że nagle od, odkryłem wzory, których, których nikt nie wiedział, czy, czy nie ma, choćby do, dotyczące tego złotego podziału. Mhm. No dobrze, powiedz mi, bo. Wspominałeś o tym rozsypaniu się świata i o tym, czy czy Bóg jest, czy go nie ma, i co na tej Akademii Katolickiej to już rozstrzygnąłeś? No nie, no to ten, ten... Akademia to jest po drodze. Dzień Ale nie to nie jest dobrze. Już... No Zawiesiłem właśnie. to i no. jestem Wiesz już... już po drodze. W drodze. Znaczy, sam e... pamiętam, brałem udział w takiej konferencji na temat sztuki. Piękna Boga, to jakaś encyklika była papieska, i taki znajomy, który to organizował w Chicago, zaprosił. Za między innymi to i mnie jako i nawet go rozśmieszyłem, jak powiedziałem, właśnie to zdanie z, z przeszłości, że miałem piątkę z tego, że jest Pan Bóg, i piątkę z tego, że Pana Boga nie ma, i ćwiczyłem wyobraźnię, żeby, ale zawiesiłem to wszystko i potem wszyscy ludzie tam kilkadziesiąt do mnie podeszło po wykładzie, panie Januszu no i, i, i co, gdzie jest no to ja no wybrnąłem, że na pewno wiem, że jest w, w złotym podziale ja jakby intuuję i gdzieś jestem blisko bardzo takich ciekawych opowieści, ciągle nie wiem ciągle szukam, ciągle dopóki samo nie Eureka nie wyskoczę z tej wanny głupoty nie. no to nie ma sensu jakby nawet odpowiadać na tak podchwytliwe pytanie, choć to jest jedyne, które mnie tak na poważnie interesuje. No to jest... Czekamy na następną w książkę w takim razie. Nie, o złotym podziale cały świat wiedział i, do, i że nie, nie spostrzegł tych, tego, co ja odkryłem. To jest strząsające. Ja pamiętam, takiego miałem kolegę w Nowym Jorku, który, artystę, który kiedyś tak no, po, po pijanemu z dziebko, tam jakieś usiedliśmy, i on powiedział: Słuchaj, a co ty w, tym, w tej matematyce czy tam? wymyśliłeś. No, no, ja, mówię, to, no to daj kartkę. Bo no, jakby, no, ja mu narysowałem i on tak popatrzył powiedział, słuchaj, przecież to jest niemożliwe. Chcesz powiedzieć, że nikt na świecie tego nie zauważył? To jest jakby tajemnica, jak my patrzymy, czyli że nie... Że, ukryte że, na widoku. Do, no, do, no, widać, no to, ale to wszystko, no, co, co z tym jabłkiem spadającym mhm. grawitacją? Przecież to, wszyscy je wszystko, widzieli. Bo, no, to, no tak, czyli mhm. wszystko my widzimy. No, to, czy można powiedzieć, że to, co spaja, tak jakby twoje działania, to jest wyobraźnia? No wyobraźnia to jest narzędzie, które umożliwia spój poszukiwanie spójności. Na czym polega wyobraźnia? No co to jest wyobraźnia? Bo przecież każdy człowiek ma wyobraźnię. Architekt musi mieć wyobraźnię trójwymiarową, żeby wiedzieć, co tam za zakrętem, jak robi ścianę, co jest po drugiej stronie. Czyli wyobraźnię ma każdy. Znaczy, obojętnie. Ja przecież prowadziłem zajęcia z tych ćwiczenia wyobraźni na, na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie robiłem z, 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 zajęcia i na, na przykład każdemu przygotowałem koło. Znaczy na na karcie, ja proszę, macie 10 minut, napisać, mi z czymś wam się to kojarzy. To, to, to koło, żeby czarna plama, powiedzmy 2 cm na dwa ko koło. No i tam piszą, to powiedzmy, z 20 osób na sali. Piszą, 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 ktoś usta, widać, że myśli, ten, wyczerp, potem ten kurczę, ile to, jak dużo czasu jest 10 minut, nie wiadomo co robić. Ja potem brałem te kartki i no każdy mówił, ile napisał. Minimum było 8, znaczy, a maksimum za tych moich czasów było chyba 41, ktoś napisał. I, I wtedy jak kładłem i żeby każdy zobaczył, dlaczego. Bo jak widzisz to, co kto napisał, jest, dlaczego nie wpadłem mhm, że Biedronka tak. na kropki no. na swoje sukience, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Czyli, że uczysz się poprzez to nasze wspólne oddziaływanie, bo tak, no sam jesteś tam, gdzie sobie sam jesteś. Ale w momencie, kiedy zrozumiesz, że w tym krótkim czasie nie byłeś w stanie coś, co jest tak oczywiste, na czym to polega, w związku z tym tu chodziło o wykrycie czy znalezienie mechanizmu, który uruchomi ci szybsze, szersze poszukiwanie. I żeby to, to by ja brałem je i wszystkie, jakby przygotowałem na następnym spotkaniu, przechodziliśmy do teoretycznych, jak jakby za, zabaw. jak to łączyć, jak poszerzać czy coś? Jakby że, konkludując, bo to można że powiedziałam OK, a wyobraźcie sobie, że, że to nikt tego nie napisał, no bo to jest, że to jest otwór, znaczy za którym jest ciemno, prawda? No to i teraz w związku z tym, że tam jest ciemno to ja mogę... Podstawić murzynkę, prawda? I wtedy mówię, co to jest murzynka za, za tym. Ale mogę krowę czarną podstawić. No i Cokolwiek czarnego podstawię, to mam, jakby w nieskończoność, mogę pisać. 10 minut mi za mało, bo mam mechanizm. Ale, mówię, ale wyobraźcie sobie, że, że gasimy tam światło. I cokolwiek włożymy, no to mówimy, biały człowiek w ciemności za tą dziurką. I to jakby do wszystkich szokuje, że jak tak popatrzysz, to nagle świat ci się łączy w nie, totalnie niemożliwym systemie połączeń. Niewiarygodne. No tak, jak na chłopaka z wioski, gdzie było 100 ludzi, to dość imponująca droga twoja. Powiedz mi... No my na wsi mamy to, obojętnie czy z krowami, czy, czy wiesz, rolką, nie da się. No trzeba... Ja, ja, to... To, ja nawet mówiłem, jeżeli, że 6 lat mieszkałem na wsi. Freud mówił, że człowiek rozwija się do piątego roku życia, a potem powtarza siebie. Mówi, no to z tego, wykorzystując Freuda, jestem chłopem. Ale co to jest chłop? Chłop jak nie założy i nie zasieje, to nie czeka na plon. Wy w mieście macie to wydupcone i w ogóle nie wiecie, skąd są pieniądze albo mleko. Dzieci mówią, Mleko z, no z Carefula. Ja też się wychowałem w wiosce. Jak chodziłem do szkoły, to było nas dziesięć w klasie i druga i trzecia klasa miały zajęcia w jednej sali. Ta sama nauczycielka tak. prowadziła. Tak, także tak. utożsamiam się z tym, co mówisz. Dobrze, słuchaj, to, to, a powiedz mi, nad czym ty teraz pracujesz, bo trochę wspomniałeś o tym, czyli książka o K dronie. Gdybym miał powiedzieć, no to ciągle to samo, czyli między otwarciem umysłu i, i dzień po dniu szkicowaniu i mówię, sam nawet wymyśliłem, że jestem artystą szkiców. Mówię, że nie jestem malarzem, bo mam więcej myśli niż czasu. To jest kolejne piękne zdanie. No ale mówię, to tak dla obrony siebie, jeżeli bym mi jakiś malarz ubliżał, bo ja kocham malarzy, którzy pięknie malują, no to jakby to żartując, ale wtedy on przeżywa kolor na o wiele większym znaczeniu niż tylko zamalowywanie płaszczyzn mm -hmm. i wtedy to jest o wiele głębsze i mówię, na czym polega wielkość tych wszystkich pięknych malarzy, że to końca nie ma piękno, które tam jest. Nawet gdzieś pisałem, Piękno to jest jedyna twarz boga, która, którą jesteśmy w stanie zobaczyć. No to chyba w zasadzie to już wszystko zostało powiedziane tym zdaniem. Ale zanim koniec, to jeszcze pięć szybkich pytań. Tak jak do wszystkich, to i do ciebie, Januszu. W Twoim osobistym przekonaniu, doświadczeniu, własna definicja kreatywności, inna niż w słowniku. Stworzeni jesteśmy, już jesteśmy kreacją. Na świecie nie ma powtórzeń. Każdy liść, ka każde drzewo, dąb jest za każdym razem innym dębem i każde ma liście, które każdy liść jest inny. Pomimo, że każdy jest dębem. Czyli chodzi o to, że kreatywność to jest my, już jesteśmy kreatywni poprzez to, że widzimy świat w takiej konfiguracji tajemnicy, że to już jesteśmy. To Wyspiański mówił, artystami są wszyscy ci, co o tym wiedzą i nie wiedzą. Wiedzą zgoła o sobie. Czyli kreatywność to jest jeden stopień, znaczy naturalnie nam rozdany, ale potem, ponieważ zrobiliśmy z tego fachowość albo profesjonalizm, no to kreatywność przydaje się, jak, jak dwóch ludzi chce kreatywnie jeden dom wybudować, no to muszą kreatywnie udowodnić, że jeden jest bardziej kreatywny, czyli ale generalnie to kreatywność mamy. I mało tego jesteśmy nie do zastąpienia. Ostatnio, jakieś ze dwa tygodnie temu, to wstrząsające. Byłem na spotkaniu w Rzeczpospolitej, miałem jakimś prawnikiem spotkanie i przechodziłem przez ulicę, i nagle szli ludzie jakoś naprzeciw mnie, i nagle uświadomiłem sobie, że bez względu na to, co się działo, znaczy, wszystko, ta cała sytuacja, która istnieje, to miasto, ten ja, który idę w tym, ci wszyscy ludzie, my wszyscy wydarzyliśmy się dlatego, że tylko myśmy mogli się wydarzyć. Cały wszechświat, obojętnie ile wojen było, to przez te wojny, przez te wszystkie rzeczy, my jesteśmy finałem rozwoju świata, nie wiadomo z czego, po co i dlaczego. Ale nie ma pośrednich. Znaczy, to, to jest jeszcze. Ja pamiętam, gdzie tak się uruchomił też taki proces mojego. Szybszego myślenia, że w Nowym Jorku byłem i w 80. -tym... W trzecim roku dostałem telefon od mojej żony, że, która była wtedy jeszcze w Warszawie, że mój, mój brat zginął. Został wyrzucony z pociągu w trakcie stanu wojennego gdzieś. I, no i nagle ja sam do, dostałem. To głośna sprawa była. Dość. W każdym razie dostałem, no i jesteś sam ze sobą i bólem, który, który nie, nie wiesz zupełnie co, co. I wziąłem ten taki notatnik i zaczą napisałem. Co to jest dobro, co to jest zło. No i tak jakby w, te, w takim amoku zacząłem pisać i. I nagle w którymś momencie gdzieś tam do, wyszło, że mój ojciec, który urodził się w Nieświeżu, czy w Białorusi, w czasie II wojny światowej był prze, przerzucony. Rodzice jego już nie żyli, jest, no, wojna rozpieprzyła wszystko. On wylądował w obozie, czy na robotach w Niemczech. I, nie, i jak wojna się skończyła, to tam zaprzyjaźnił się z jakimś takim chłopem, yy, na wsi gdzieś, I mówi, no jak nie masz gdzie jechać, to jedź ze mną. No i to była wieś obok mojej mamy, gdzie on ją poznał i, i tak ja się urodziłem. Czyli cała wojna. Znaczy hit najgorszy do ci, czy, do tego, doprowadziła że do tego, że ja pytam się o dobro i zło, człowiek, który nie wiadomo jak, jak nawet jak to nazwać. Ale chodzi o to, że my wszyscy jesteśmy w tym świecie w tej chwili finałem. Obojętnie, ktoś się nie urodził, kogoś zabili czy coś, ale my żyjemy i te, od początku kosmosu są nici łączące. Na, świat się potoczył i to, co się wydarza w tejże sekundzie, w tej to chwili, to się zbiega. To jest finał. Ty człowieku jesteś ostatnią deską, ratunku tego świata, który tak się dupcył i krężył i, i, tam, i po, po świecie. Czyli, czyli te, te, takie poczucie, jakby wyjątkowości naszego istnienia we wszystkim, we wszystkim. Co się nam nie podoba, no to możemy zmienić. No to jest... Krótko mówiąc, chcesz powiedzieć, że życie każdego człowieka ma sens. Ale no... Ale w każdego, który był. Nawet ten, co sobie strzelił w łeb i przez to zasmucił kogoś, pychał gdzieś. Świat się potoczył inaczej. Przez każdego człowieka. Przecież no wszystko się złożyło. Jakiś wybuch kosmiczny supernowy sprawił, że już tam węgiel się przyspieszył. Albo gdzieś. Czyli jakby... Wszystko w czasie się zbiegło do tego przekroju w teraźniejszości finalnie. Bo obojętnie, co, jakie możliwości były. Te, ten, ta nasza jest nasza. Tak się świat wydarzył. No tak, ale teraz pójdźmy trochę dalej, bo zmierzam do tego, że w dzisiejszych czasach, zwłaszcza, bardzo dużo ludzi ma takie poczucie, że po prostu życie nie ma sensu. A to, co ty mówisz, jest takim trochę panaceum na to. No to, że mówię, no, moje wzburzenie i moje roz, roz, rozwalenie się świata polegało na tym, że życie nie ma sensu. Znaczy, no, mówię, no, depresja, czy jakby ochotę na odejście, mhm. bo no, to, to, to jest jakby jedno, jednoznaczne. Czyli tak, no, ciągle no, takie mamy, ale to nie zmienia. W ostatniej rzecz jest, że nic nie przyspiesza rozwoju człowieka bardziej niż złe czasy. Mhm. Jesteśmy w złych czasach. Złe I jakby, czasy tworzą silnych ludzi. No, Znaczy, wszyscy musimy je przemyśleć. No bo to nie chodzi o to, że ktoś coś powie, jak, jak dalej Twój ból zostaje z Tobą. Obojętnie, no ktoś. Tak, no może jeżeli ta odrobina kropelki u kogoś może coś doświadczyć, no może mu posunąć jakby zadumę nad życiem w inny sposób niż do tej pory myślał. Ale generalnie to jakby wszyscy jesteśmy ze sobą, uwikłani. Nie ma, nie ma ruchu. No wiesz, jak się byś wyizolował, to coś tam na to miejsce przyjdzie ktoś inny. Tego wyrzucono już. Całe życie toczy się jakby w taki, Ale co, co jest jakby szokujące, że finał jest, że to się wydarzyło, to, co się wydarzyło. Jeszcze przed chwilą mamy wolną wolę albo jakąś tam, że możemy tu, możemy tu, ale potem poszło i już czy ciągle to już się spełniło? I nie, nic nie można tam do tyłu zmienić, mhm. to już idzie się. Nawet jeżeli ktoś tam oszukuje, że tak było. Czy... Tak, go szuka i też wpływa na świat, jakby z innego punktu, ale znowu ten świat się. Jakby Ma to posuwa. konsekwencje. Swój. Ma to swoje konsekwencje. Gdzie to zmierza? No, zmierza, że im gorzej, tym lepiej, bo wtedy my dopiero się męczymy, tak? No to my, e, balanga, to co może? Polejemy? Znaczy, wiesz, no tak, tak się mówi. Tak, miało być szybko, ale teraz w takim razie drugie szybkie pytanie, czyli jeszcze pół godziny przed nami. Jedna rzecz, która sprzyja kreatywności według ciebie. No na Znaczy ochota do życia w depresji, nie wiem, czy, czy kreatywność ma jakikolwiek sens, no, wręcz możecie obrażać. Wczoraj rozmawiałem z, 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 w trakcie tam spotkania w Zaiksie, było wręczanie nagród, i, i siedzieli, staliśmy w grupie, i okazywało się, że tam dwie, dwie osoby mówiły, że one kontemplują, jakby mogą pomyśleć nad światem, jak są na rowerach prawda mm -hmm. I, i no można by powiedzieć, ok, no to nie wszyscy jeżdżą na rowerach, ale ja powiedziałam, a ja w ogóle jak na rowerze to nie, przestaję myśleć w ogóle na stojąco nawet przestaję myśleć ja należąco myślę no i, ale to wcale nie znaczy, że każdy powinien na leżąco, albo każdy na rowerach czyli, ja bym nie, czyli kreatywność to jest też jakby pewien to, to znaczy ludzie wymyślają no wiesz, masz do wyboru co, co nie możesz być prawnikiem, lekarzem i mówi, a ja nie mam do nauki, ja już chcę mieć pieniądze i tam coś. Każdy człowiek znajduje swój, swój powód. Kr słowo kreatywność jest o tyle mylące tu, że nie każdy potrzebuje, a ja w ogóle nie chcę kreatywności, chcę, żeby było tak jak jest, czy, czy cokolwiek, albo żeby tak jak u mamusi było i tatusia. Czyli kreatywność, bo to jest czasami tak jak się w, te, w tej chwili uważa, że rozwój że rozwój jest najważniejszy. No, rozwój jest nie najważniejszy, bo roślinka się rozwija i pojawia się kwiat, wypuszcza nasionko i, i po rozwoju, znaczy nasionko na nowo się rozwija. Czy tak samo i, i tu, że, czy, czy kreatywność, no co kreatywność jest pewną koniecznością, żebyśmy stworzyli rzeczy, które do tej pory jakby nam doskwierały, albo czyli to, to nie jest obowiązkiem, ani potrzebą każdego człowieka, jest tych, którzy niech się męczą i tak jak, jak mówię, jak z awangardą, awangarda jest na, na roz, rozsupłał, ale chodzą, patrzą i tam my idziemy, gdzie najlepsze dane są, znaczy to czyli paru wystarczy, że nam mówili, a my wszyscy zajmujmy się sobą, ale lubmy się jakby no to tak. przyglądajmy się sobie w swojej atrakcji pięknie, bez względu na to, co robimy. To jest jakby, że w Ameryce, tak jak ja się przyzwyczajam, bo tam każdy się przedstawia i mówi. Janusz, tam Steve i, co, i coś tam. Tu w Polsce wszyscy są na pana, albo na panie mecenasie, panie dyrektorze, czy jakby, żeby nie było dostępu do ciebie i każdy się ochrania jakim funkcją, wydarzeniem, czy czymś. Nie, ma, nie ma odpowiedzialności za siebie. Aha. Ja się nie boję, że, że no jestem doktorem, ale jak ktoś mówi, to mi, przykro mi się robi. Czy człowieku nie widzisz, że nie doktor tu siedzi, tylko że ja, Janusz? Znaczy, czyli, ale to jest nasza bieda, że my, jeżeli nie zrozumiemy świata, to się boimy świata. Mhm. Jeden borderca kreatywności według ciebie. Nadmierna kreatywność pewnie. <laughs> No, bo już odechciewa ci się, jak kreatywność, bo ludzie tak wymyślają, choćby w modzie. Jeszcze Aha. cieniutkie spodenki nosi, że już mówią, że teraz są poszerzane. I, i, I w związku z tym ta kreatywność zaczyna być A to jest chodzi o pieniądze, wysoki sądzie. Czyli nie, to, to jakby są łagodne rzeczy. Ja pamiętam na Wlicą miałem takiego świetnego profesora od historii sztuki, który o modzie właśnie mówił, że moda. Bardzo to jest prosty ruch góra-dół. Jak kobieta naciąga te kozaczki, to wtedy podciąga sukienkę, żeby była mini, golfik się pojawi i włosy idą do góry. Albo jak rozpuszcza, to biuścich wychodzi, długa suknia i czółenka. I mówi, i tak góra-dół, góra, góra. I, tak, i tak w kółko. No pięknie. Jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w codziennym życiu. Well, no to, to każdy to ma. Moja, moja żona jest kreatywna, w ogóle ani nie myśla, że to jest kreatywna, tylko jakby sposób to jest inteligentny, gdzie co mogę czym uzastosować? No to inteligentne są małpy, nagle tam w, w, do, jak miód postawisz i patyczek będzie, to znajdzie ten patyczek i żeby pooblizać. Z jest kreatywnej jest sienie w rzeczywistości. Jak, co to jest? No, nie, nie mam noża, a potrzebuję, a mam tę łyżkę. No to potraktuj ją, żeby też masło posmarujesz łyżką. Czyli chodzi o kreatywność, jest no, wszędzie możliwa i. Dobra, to jeszcze rzecz jedna, którą słuchacze mogą robić od zaraz, aby rozwijać swoją kreatywność, i ja Cię tutaj naprowadzę. To znaczy, mówiłeś tyle razy o tych ćwiczeniach. Wyobraźni, których uczysz studentów, weź rzuć coś no że uczyłeś, tak, da. rzuć parę. Ja zrobiłem wystawę w stodole, to było chyba w 70, chyba w 9 roku, że zmierzyłem objętość, znaczy ten powierzchnię salczy w obu Obwód. sali tak. i tam wyszło, podzieliłem na 40 cm, wyszło chyba 280 jeden kwadratów bo wymyśliłem taki kwadrat 40 cm na 40 cm i Dlatego 40, że jak człowieka by zamienić na sześcian, to wtedy byłby kwadrat 40 na 40 Napra Napra tak, naprawdę? No może tam 1,39, tak. drugi 42, ale 40 centymetrów jest średnią, takie jest objętość naszego ciała. I bo to nawet mierzyliśmy my, na znaczy, że wrzucając ludzi do wyskalowanej wody, ile wody się uniosło, no to jaka objętość była. Nie bywa. ja przyjąłem te 40 cm i na środku, robiłem kropkę a na dole pisałem, co ta kropka znaczy. No wiadomo, na końcu zdania, podwyższa dźwięk o pół tonu. to może być Ziemia widziana z pewnej odległości Wszechświata, to może być Wszechświat widziany z pewnej odległości czego? I jakby przez taką kropkę można poprowadzić, według Euklidesa, tylko jedną prostą, równoległą do podstawy, według Riemana można nieskończoną ilość poprowadzić, a według Głowaczewskiego żadnej. Czyli ta sama kropka i nagle mamy trzy geometria. No I tak dalej, i tak dalej. Czyli chodziło o to, że aby znaleźć różne podpisy. Ja 280 po, podpisów 281 do o kropce, ale to z 400 wybrałem i teraz tak jak 100, no to jest pierwsze. Piszesz, Aha. bo to wiesz, jesteś nadmuchany, tu szukasz sposobu. 200, to już jest wysiłek, Aha. no bo to, ale nie chcę się powtarzać, czyli to potem 300 i 400 no to, to, już to ściana też, można czyli, powiedzieć ale to jest jakby ten wysiłek który robisz no mhm. inne co robiłem na przykład że lejek wymyśliłem ja skądś lejek polubiłem bo to jest taki troszkę przypomina czas no bo tu łapie przestrzeń przed a potem już zaciska coś co nie mamy dostępu prawda mhm. ale z przodu mamy możliwość no i jakby lejek moja miłość i to nawet w gazecie wyborczej było na okładce i pokazałem tam nie wiem no, tam w wtedy ze 40 ileś tych lejków, które a to do nalowania na schodów, a to wiele osób no wymyślałem jakieś rzeczy, czy ta, tak jak mówię, no po drodze robię te rysunki, czyli, ale to nie, że tylko robię do gazety, tylko robię sobie, mhm. któreś z nich wybieram, czy ten w New York Timesie robiłem, sześć pomysłów na coś. Czyli t, t, każda okazja czyni człowieka. No, mówię, no, kropkę, a i z czym ci się ta kropka kojarzy? A pół kropki z czym? A kwadracik, a, no, czyli jakby to jest gra ze sobą. Znaczy, bo, czyli musisz mieć taką potrzebę. Ja nie, jakby, nie, że miałem potrzebę, tylko jakby to było moją koniecznością. No ja walczę o zrozumienie świata, który mi się rozsypał. W związku z tym to określiłem, że wyobraźnia to jest to miejsce, gdzie my, jako ludzie, jest, używając i posiadając ją, powiedzmy, zdrową, jesteśmy w stanie wypowiedzieć zdania, zdanie, którego nie wypowiedział nikt nigdy. I to jest jakby, tak rozumiem wyobraźnię. Czy jak nie znalazłem odpowiedzi, no to mam nadzieję, że. Ale dla siebie. Ja nie wiem, ja nie robię to dla nikogo. Mm -hmm. Tak to od razu przestało mi się chcieć, prawda? Mm -hmm. bo, bo co? Natomiast tu, ponieważ to jest gra o życie na poważnie, no to nie, nie ma wyjścia trzeba, trzeba ćwiczyć. Mm -hmm. Ale nie, nie każdy to musi, bo może mieć od razu dużą wyobraźnię, to po co mu zawracać sobie głowę jeszcze i tracić pieniądze, bo on już na tych wyobraźni tak dobrze zarabia, że, że... No dobrze, na koniec powiedz mi tak, kdron to jest k-dron.com? Tak, tak. Na tej stronie można zobaczyć praktycznie wszystko, co jest związane z k -dronem. Znaczy no, na Google jak się pisze, albo kapusta, dobrze też to... Podpowiem. Książki można kupić w księgarniach plus, minus na pewno jest, widziałem w naukowej na przykład. Ja, to I pion ostatnia, poziom to proszę. Pion poziom też można kupić w księgarniach. No, no gdzieś więc. tam, czy na, na internecie, gdyby kogoś no. intrygował. To... Gdzie jeszcze można zobaczyć? Co? Mówiłeś trochę, gdzie można Kajdrona oglądać, ale te twoje działania najnowsze, które będą, to gdzie? No bo mówię, nie mogę w tej chwili powiedzieć, mhm. ponieważ jest to zawieszone, mhm. i żeby nie gmatwać. Parę powodów jest Jasne. wkrótce się. A powiedz okaże. mi, czy y, jakieś media społecznościowe, jakieś Facebooki, czy ty korzystasz? Nie, nie. dobrze. To... Znaczy, żeby nie tracić czasu Jasne. troszkę, bo to jest wtedy rozmowa z, nawet nie wiadomo z kim mhm. i nie wiadomo po co. To mam skupienie trochę na, ze sobą mam dużo do. No to jakby unikam. No. Dobrze, to ja poszukam te linki, wszystkie zestawię je i damy je w opisie, żeby sobie mogli nasi słuchacze poklikać i pooglądać wizualnie to, co myśmy wszystko opowiadali. Ja Ci, Januszu, bardzo serdecznie dziękuję. To była niesamowicie przyjemna i rozwijająca, pouczająca, mądra rozmowa. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję bardzo. Słuchaczom dziękujemy. Zapraszamy na następny odcinek. Dzięki. Dziękuję.